Opadająca gwiazda, która wypaliła się w iście koncertowym stylu, być może zmieniła losy domeny Philadelphia w sposób, o którym sama nie myślała. Wzmocniła pozycję Chloe i Zacharego, więc oby jej przelana krew, a także Nata, nie poszły na marne. Można powiedzieć, że teraz byłoby nawet głupio zboczyć z tej wytyczonej ścieżki. Pochmurna noc wciąż się nie skończyła, gdy nasza koteria układała się ze Złotą Różą. Ich sojusznicy w tym czasie kończyli wojnę gangów. Dowiemy się wspólnie, jak skończy się ta historia, ta kronika. Ale zanim przejdziemy do tego, został nam jeden bardzo ważny encounter, bardzo ważna sprawa, którą trzeba rozstrzygnąć, gdyż jest zagrożenie nad Gabrielem, tak samo Natanielem, ponieważ jeden mężczyzna, wygląda młodego, ale zanurzył się w świecie mroku już jeszcze zanim Gabriel i Nataniel w ogóle przyszli na świat. Więc, moi drodzy, a właściwie Gabrielu, ty mnie posłuchaj, bo Nataniel i tak tego nie słyszy. Zrobimy sobie muzykę z napięciem. Oświetlony most Franklina tętni życiem, gdy połowa Delaware została już pokonana. A za czarnym suwem jeszcze w tandem docierają dźwięki syren policyjnych, a zaraz potem helikoptera. Każdy przeciętny obywatel domyśla się, że trwa jakaś obława i nie jest to nic szczególnie nowego w tamtych rejonach. Więc nie trzeba się martwić. W środku wynajętego przez chwilę auta i góle na przednich siedzeniach. Tylko spojrzeli po sobie i w lusterka, czy nikt ich nie ściga, ale gdy to potwierdzili, że jest spokój, to sami też się uspokoili, patrzą przed siebie. Gabriel jest na miejscu, nic mu nie grozi. Pochmurne niebo nad tobą, a obok ciebie jedna róża, która na pierwszy oka nie ma żadnego podobieństwa do ciebie, jednak dzieli cię tą samą krew do Zacharego. Gdy on się odzywa do ciebie, to raczej nie może nic zagrozić Jessice. Beatrice na pewno jej nie skrzywdzi. I oczywiście jeśli nie dam żadnego sygnału, ale rozumiem, że z twojej strony muszę się tego obawiać. Jak wyjeżdżaliśmy z tego miejsca, z tego klubu, do którego zostaliśmy zaproszeni, to usiadłem tak trochę bokiem, żeby nie opierać się plecami o oparcie siedzenia. I na początku jeszcze było w miarę, ale ta podróż trwała, ta cisza trwała. Zacząłem nerwowo wręcz przejeżdżać paznokciami po szyi. Napisałem SMS-a do Charlesa z ostrzeżeniem, że w klubie są ludzie. Stwierdziłem, że dobra, zmienię telefon po raz milion setny, ale nie będę ryzykował. I to był taki punkt, chyba ten most, w którym ten stres i napięcie budowane tą jazdą, to byłoby już trochę za dużo i słowo to pewnie by się wylał. Ale William się odezwał i poczucie ulgi wręcz wymalowało się na mojej twarzy. Nie zmienia to faktu, że obróciłem się w jego kierunku i było takie otworzenie ust, jakby chciał coś powiedzieć, a potem je zamknąłem, obróciłem głowę, spojrzałem znowu na niego. To dobrze. Jeżeli dalej jesteś ponerwowany, bo widzisz, że coś jest tak, to mogę ci powiedzieć, że Beatrice ma dobre kontakty z policją i komisarz jest w jej kieszeni. Nie, nie. Ja się nie denerwuję, Beatrice. Zresztą ufam, może jej nie ufam. Ufam tobie.
więc nie sądzę, żeby coś mogło tu się złego zadziać. Oprócz tego, że nie mam wątpliwości, że pewnie będzie przepytywała Jessica, ale Jessica nie ma za dużo informacji, więc na pewno nic złego się nie stanie. No. Więc tak. To mnie też uspokaja w takim razie, bo no nie znam Jessica. Uśmiecha się do siebie. I też pocieszająco do ciebie. Czekając na to, że w końcu będzie mógł zobaczyć swoją córkę, do której być może właśnie zmierzać i nie chcesz wcale go poszukać. Chociaż ty nie chcesz, ale czy Zachary na to pójdzie? Tak czy siak? Samochód ten dalej jedzie do przodu. Gdy William wyciąga telefon, ekran telefonu oświetla twarz młodzieńca, gdy szybko czyta krótką wiadomość. Być może nawet mógłbyś słyszeć, do końca tam jest. Jednak czas dla ciebie zwalnia. I praktycznie tylko dzięki swoim wampirzym mocom, nadwrażliwości i przyspieszeniu możesz dostrzec, co dokładnie się wydarzy. Ale niestety jesteś, już wiesz, jak to się dzieje. Zbyt wolny, żeby zareagować. Bo jedyne, co ty możesz zrobić po tym, jak William wystrzeliwuje kilka pocisków, błyskawicznie wyciągając wcześniej pistolet, wygula na miejscu pasażera, zabijając go na miejscu, a jego mózg rozprysgując na przedniej szybie waszego SUV-a. Możesz spojrzeć na niego i położyć może w lufę pistoletu. Jeszcze nie wiesz, czy będzie na ciebie celował, ale będzie się odzywał do Gula, który próbuje opanować auto, będąc szokowany tym, co się wydarzyło. Praktycznie spadł wypadek na moście, ale opanował auto i jedzie do przodu. Widzisz, że próbuje sięgać coś do kieszeni, że jedną ręką też wyciągnąć broń. Co robisz? William jeszcze nie ma pistoletu jakby na tobie, więc... Okej, czyli kierowca jest zastrzelony. Nie, kierowca żyje. Ten gul na miejscu pasażera nie żyje. A William celuje w tego gula, który prowadzi? Mhm. Ale nie naciska spustu, nie dzieje się to samo. Pytanie, czy jakoś reagujesz, czy nie? Wydaje mi się, że zaczynam, że krzyczę do tego, w sensie gula, że stop. Stop, 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 stop. Nie zatrzymuj się, bo rozjebie ci mózg. Jesteś na moście. Chyba nie chcesz robić tutaj cyrku, prawda? Gabrielu? I patrzę teraz William na ciebie. Wyjaśnij mi, co się dzieje. Ale... Pytanie, czy próbujesz jeszcze naciskać na gulę? Nie. Jak pójdę, jak zaczyna się drzeć, to nie. Dobrze, w takim razie mężczyzna, mimo sprzecznych rozkazów, w sensie od siebie i od pasażera, którego jest najbardziej teraz wrogiem, ale no właśnie dalej jedzie na Filadelfii. Czemu? Wiesz, udawa, że nic o tym nie wiesz? O czym? Spoglądasz szybko na kierowcę, jakby próbując może z niego wyczytać, że ty nic nie wiesz. Co się składa na ciebie? Beatrice nie żyje. Jessica ją zabiła. Ja tak, wiesz, patrzę na niego takimi wielkimi oczami, bez zrozumienia. Nie pojedziemy nigdzie, gdzie chcieliśmy zawieźć. Jak nie reagujesz, to on daje instrukcję Gulowi, żeby pojechał na południe, jak już zjadą do Filadelfii, i żeby wziął, że mostem Whitnama
Tak, tym południowym mostem zjechał z potem do Camden? Will... Czemu? Ja... Co czemu? Poszukałeś mnie? Ja ciebie? A jak to wygląda? Co jak wygląda? Ja nie wiem, co się dzieje. Ja będzie musiał tak rzucić, ale nie będzie to jakiś... Tak, to... Trudność będzie 3, ale z uwagi na sytuację będziesz miał minus 2 do rzutu. Mhm. Na charyzmę. No plus perswazję jednak, no bo nie kłamiesz. No. Tak, pytanie, czy masz 6 kropek w tym? Nawet z minus 2? Tak, mam 6. A, to nie, będziesz musiał rzucać. Jest boc. William delikatnie się uspokaja, wiesz, jak jego barki opadają, ale nie ściąga z muszki twojego kierowcy. Więc jak to wyjaśnisz? Naprawdę nic nie wiedziałeś i Jessica sobie sama zrobiła to, co chciała? Ale co ją zabiła? Nie, William, ja nie wiem, co się dzieje, przestań! Jak mam przestać? Co byś zrobił na moim miejscu? Jak to dla ciebie wygląda? Jeszcze mówiliśmy przed wyjściem, że na pewno dalej wierzę w to, co mówiłem. Oczywiście, że wierzę. A teraz wszystko wygląda, że jest przeciwne temu, co mówiłeś. A ty, jeżeli zboczysz z kursu, o którym ci powiedziałem, to szykuj się na zbieranie swojego mózgu z tapicerki, bo ja przeżyję wypadek, ty nie. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Nie wiemy, co tam się stało. Proszę, nie wyciągaj jakichś pochopnych wniosków. Nie przeszkodzisz odwiezienie mnie z powrotem na miejsce? Dlaczego miałbym to robić? Nie wiem, bo może coś jeszcze jest za nadrzą, o czym mi nie powiedziałeś. Dobra, tego sam nie chciałeś, niech ci będzie. Cholera jasna. Mógłbyś powiedzieć o tym, że ona jest jakaś, nie wiem, niereformowalna i nie potrafi się zachować. Potrafi! Już nie będzie z tym problemu. Jak to nie będzie z tym problemu? Oglądam się na kierowcę, nie patrzę ci w oczy. Jessica zniszczona? Co? Zrusza ramionami, jakby, no widać, że go to nie dotyka tak mocno, jak śmieć Beaty. Wiadomo, że to było ważniejsze. Nie żyje. Podniosę rękę na barona i poniosę konsekwencje. Przykro mi, bo chyba miał mieć jakąś głęboką relację w takim razie. Ja tak patrzę na ten, no, krew na szybie, mm-hmm. Potem na tą jego broń, na niego ciągle szeroko otworzonymi oczami.
To nie jest też, tak? Jakiś pretekst, żeby mnie wywieźć z Filadelfii, tak? Mówisz poważnie. I to ja mam być ten, który musi się tłumaczyć, tak? Czy jakbyś ty jechał na moje miejsce i dowiedziałbyś się, że twój pan został zniszczony przez sojusznika, kogoś, kto ci mówi, że wszystko jest w porządku i można mu zaufać? Jak byś zareagował? Nie broniłbyś się w ogóle? Ja za długo przeżyłem pośród nocy, żeby nie być rozsądny. Nie wywiozę cię, żeby coś się zrobić. Już poniesie się karę. Ja tylko chciałem, żebyś zobaczył swoją córkę. Nie chciałem. Wierzę ci, ale teraz nie mogę już wierzyć Zachary, że nic nie zrobi. Nie dam się. Gabi, może ty chcesz dobrze, ale najwyraźniej nikt z twoich sojuszników nie chce. Ale dlaczego ty to rozsądzasz tak zero-jedynkowo? Przecież skąd wiesz, co tam się wydarzyło? Jessica nigdy by nie zrujnowałaby tego, na co tyle czasu pracowaliśmy. Nie zrobiłaby tego. Ale co za różnica teraz, Gabrielu? Żadna. Informacje, które podałeś, były prawdziwe? Widziałeś, że granato? Tak. Co, musiał się dowiedzieć? Zjeżdżacie już z mostu w końcu i kręcać się w lewo, w południe. Jak tylko przejdziemy mostem. To wysiądę i pojedzie się w swoją stronę. Okej. Okay. Dostajesz wiadomość, Gabrielu, jak już jesteście na południu w Filadelfii i mijacie Domena Chloe, kierując się już na most Whitnam. Od czasu, do którego teraz już dałeś kontakt. Okejki w górę. I pisze ci, że udało mi się złapać Anę. Bo ty podawałeś jej imię, tak? Mhm. Kogo? Kogo udało mi się złapać? Tylko jeszcze jest drugie zdanie. Oprócz tych okejek i kogo się udało złapać. Czemu nie powiedzieć, że jest taka szybka? Nie odpisuję na razie, nie? Mhm. William też nie patrzył ci w ekran. Właściwie to tak patrząc na ten telefon, to numer do Jess wykręcam, nie? I dzwonię do niej. I tak właściwie to tak w kółko dzwonię do niej, nie? Wyłączam się, jak jest ten, że nie odpowiada i tak w kółko. Mhm. Ale odpowiada po którymś razie, jak jesteście na moście Whitnama. I słyszysz głos znajomy, nie Jessica. Gabrielu? Nazywa się Charles.
Rozłączam się. Bo... Czek... No i... William troszeczkę podenerwowany się pyta, dokąd dzwoniłeś? Do Jessica. Mogłeś sobie tego nie robić. Wiele rzeczy mogłem nie robić. No teraz nas zjedzą. Nie zjedzą. No jak to nie? Mamy przeciwko siebie Diego i Logana? Logana niedługo tu nie będzie. Czy tak samo pewien jak to, że Jessica nic by nie zrobiła z Beatrice? Nie. No to... Jestem tego bardziej pewien. Kiwa to... głową, ale nie bardzo jakby chce tam zabierze. To, że brakuje Beatrice, jeszcze nic nie znaczy. Przecież możesz zająć jej miejsce, prawda? No, na pewno byłoby to nieoczekiwane, ale... Dogadam się z Cecilem, pomogę ci. Zaraz. Mija cię most. I on chce, żeby się zatrzymać. Słyszycie dalej syreny policyjne, ale... Dogadam się też z Diego, jakoś to ogarnę. Poradzę sobie, dam radę, przecież to nie będzie aż takie trudne. Robiłem już trudniejsze rzeczy. Jakie było wasze zadanie dokładnie tutaj? Pozbyć się Logana. I już cię tutaj nie trzyma? Jeżeli jesteś taki pewien, że się udało. Stoisz na parkingu jednym. No, obrzeżak jakby... To są jeszcze tereny Logana, z tego co wiesz, ale no, patrząc na sytuację, to raczej nic wam nie grozi. Oczywiście jest cały czas niepokojący widok, trzeba się tego jakoś się pozbyć. I krew na szybach. Ale Gul profesjonalnie próbuje zachować zimną krew. I próbować, jeżeli ktoś miałby podejść, no to tak stan, żeby jak najmniej było tego widać. Właśnie to ja muszę to zrobić, Gabrielu. To nie jest tak, że bo nie mam gdzie się podzieć. Oczywiście mógłbym wyjechać teraz z miasta, ale... Mógłbyś też wrócić do kamaryli, prawda? Chciałbyś. Przecież tego chcieliście z Beatrice. Z Zacharem? Tak, z Zacharem. Nie pozwoli na to. Myślę, że pozwoli. Gabi, ty myślałeś, że Jessica nic nie zrobi? Nie ja zawsze wszystko idzie idealnie, wiem. Ja rozumiem, że masz serce na dobrym miejscu i dziękuję, ale no świetnie jest kolorowy, jak ci jakbyś... Kurwa, wiem, że nie jest! Dobrze, to jaki masz plan? Powiem ci, jak porozmawiam z Cecilem. Powiem z Zacharem o tym, że mam informację. Jakie informacje? Gdzie leży jego ojciec? Powinienem. Pamięta mi to jakąś uwagę?
Nie będę całkowicie zdany na jego łaskę. Dobrze. Na początek i tak trzeba będzie dogadać się z Diego. Biorąc pod uwagę, że będzie miał tereny Logana, sądzę, że ugadanie się nie będzie aż takie trudne. Gabriel, to nie jest tak, że pozbędziesz się Barona i masz wszystkiego ziemi od razu? Wiem, że nie. Ale będzie miał zajęcie, o to mi chodzi. Na tyle zajęcia, żebyś ty też miał czas, żeby zabezpieczyć tereny Beatrice, tak? Nie wiem, kurwa, za mało wiem o anarchii. A co cię teraz trzyma, żeby nie dołączyć do mnie? Bardzo wiele zobowiązań, w tym jedno, za które będę miał przejebane. I pokazuję tutaj jakby tego gula martwego, nie? Wybacz, musiałem. Chrząknął się ten drugi gul, który jeszcze żyje. No dobra. Ta noc nie poszła tak, jak sobie wyobrażałem, Gabrielu, i bolewam nad tym. Przykro mi za Jessica, ale jeżeli podniosę rękę na Barona, to nie było innego wyjścia. Zawsze wiedziałem, że taka gwiazda jak ona skończy w wielkim stylu. Ale może przemyślę to, kiedy już przemyślę też to, że naprawdę nie żyję, bo jestem pewien, że wrócę do domu i ona też wróci. William, nie pociesza cię słowem, ale odważył się na zbliżenie ich. Będzie próbował cię przytulić. Wykorzystać sytuację. Wykorzystam sytuację, żeby się przytulić. Ale jak już się Gabriel przytulił. Co? Ile masz głodu? No nie będę cię męczył. Ale jak już się Gabriel przytulił, to się rozpłakał. Unia właśnie tak trwa dla ciebie. Może ty dla niego też tak naprawdę, ale widać, że dla niego to nie jest aż tak emocjonalna tragedia i osobista jak dla ciebie. Ile z Beatrice łączy go historię, to nie są tak zawięzła i głębokie jak twoja z Jessica. Ale w końcu puszczę cię. Wysłuchaj się z pisku. No to mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Jeżeli ty przeżyjesz, ja przeżyję. Dalej wierzę w to, co mówiłem. Tylko teraz będę brał poprawkę na to, co mówisz. Bo to, co ty zrobisz, a co zrobią inni, to są dwie różne rzeczy. No, ja tylko kiwam głową. Na razie będziemy musieli obserwować się z daleka. Uśmiecha się smutno i zamyka za sobą drzwi. Ja mówię do tego gula, żeby jechał do... No, podaj mu adres Zacharego. Znaczy, w zasadzie podaję adres Zacharego, po czym tak patrzę na tego trupa, nie? I coś trzeba chyba z tym zrobić. No, gul się zgadza jak najbardziej. Rozumiem, że poświęcacie już troszeczkę czasu, żeby chociaż trupa się pozbyć z danego miejsca i... To dużo nie da, ale on próbuje cokolwiek tam
przymazać się tej krwi tylko na miejscu. A żeby to wyczyścić, to trzeba uwłaśnić się parę dobrych godzin. No jasne. Ja w międzyczasie, też żeby nie miał wątpliwości, to sobie wydłubuję ten śmieszny, ten nadajnik. Wydłubujesz go? Tak. No dobra. Jezu, mina Bogdana! Ja myślałem, że on powie, że to jest plus jeden damage i letarg. No, to znaczy plus jeden damage nawet bym przyjęła, ale... Nie. Damage'u nie będzie. No i na razie. Tutaj, zostawiam go tutaj. Nie tutaj. Gdzieś po drodze go, wiesz, rzucenie. I wtedy dzwonię na telefon do Jessica znowu, jak jedziemy już do Zaharek. Jasno, więc... jakieś pół godziny ruszacie i wjeżdżacie właśnie już do Filadelfii, powiedzmy. Zacznę delikatnie kropić z tego pochmurnego nieba, gdy wjeżdżasz w centrum Filadelfii i dzwonisz do Jessica i odbiera ci nowy gospodarz na tego telefonu. Gabrielu, pojechać po ciebie? Nie. Charles. Jessica była twoją siostrą. I się rozłączam. Znowu? Ale on dzwoni znowu od razu. Nie odbieram. To dostajesz SMS-a z znakiem zapytania. I druga wiadomość. Jadę po ciebie sam. No to nie, no to mu odpisuję, że mnie tam nie ma. Podjeżdżacie już jakby co pod budynek Zacharego, gdy telefon od Jessica znowu się odzywa do ciebie. No odbieram. Gabriel? Czas. Pozbyłeś się nadajnika? Domyśl się. Jest problem. Jaki? Taki, że akcję, którą poprowadziłem, nie mogłem zrobić sam. Potrzebowałem wsparcia innego agenta FBI z innego wydziału. No to jest problem. Uznałem i powiedziałem, że jesteś naszym szpiegiem. Ale masz nadajnik, żebyś nas nie zdradził. Mówisz, powiedziałem, że to była organizacja terrorystyczna, która też zabiła dwóch policjantów tamtym. To się fajnie złożyło, tylko jest problem taki, że jeżeli zgubisz ten nadajnik, oni uznają cię za terrorystę i będą cię ścigać w obu Stanach. Jeżeli się bardzo rozścieczy ten agent, na to pójść do Interpolu. Więc proponuję ci to zebrać, jeżeli nie chcesz mieć konsekwencji. Nie, Charles. Ale dzięki. O co chodzi z siostrą? To dokładnie, co napisałem. Gabriel, nie rób mi tego. Trzymaj ze mną kontakt. I nie uciekaj. Bo jeżeli to zrobisz, nie będę musiał ratować. Przecież wystarczająco z tobą kontakt trzymam, tak? Więc dopóki żyję, spokój. Nie jest spokój. Jeżeli będą cię ścigać, to może sprawdzić się w Nowym Jorku u mnie. Powtórz co? Jeżeli będą cię ścigać, a nie będziemy miał dziewczyn, to zapraszam do Nowego Jorku do mnie. A będą cię ścigać? I rozłączasz się? Więc tak, troszeczkę przyspieszając tutaj, bo i tak pewnie prosisz Zacharego właśnie, żeby się spotkać. On się spotka w
podziemnym garażu tego budynku, w którym ma schronienie. Gul zaparkował w takim miejscu, gdzie kamery za bardzo nie mogą was dojrzeć. Gdzie jest martwa strefa. Rozpadało się już całkiem dobrze, więc ale nie słyszycie tego przez budynek, który macie nad sobą. Zachary już tutaj jest, razem ze swoim czarnowłosym młodzieńcem. Chcesz coś jeszcze z nim obgadać, czy możemy przejść do tego, jak on próbuje wygłosić na Taniela? Ja dopiero pogadamy? No, można, tak. Mhm. Dobrze, w takim razie otwieracie bagażnik i Zachar poświęca swoją cenną krew dla Gangrela. Pewnie normalny jakoś na siebie tego nie zrobił, ale będzie za niego już niedługo odpowiedzialny. Normalnie, mechanicznie wiem, że to tak nie działa i po takim pierdziele, jaki otrzymał Nathaniel, powinien w letargu jeszcze być bardzo długo, ale z uwagi na sesję to pozwoli mu się wybudzić na tych wszystkich obrażeniach, jakie na razie ma. Zmniejsz sobie głód do 3. I wybudzasz się. Wraca twoja świadomość. Jak jesteś w... Patrzysz w sufit. Ten, co pamiętasz, to oczywiście strzelców, którzy rozpruwali twoje ciało. A teraz patrzysz w sufit samochodu i widzisz obok siebie Gabriela i Zacharego, ale nie możesz się na razie ruszać. Mogę mówić, jak rozumiem. Nie bardzo z kołeczkiem, bo masz kołek cały czas. Ach, okay. Nathanielu, zaraz się zachowuję. Jesteś pod moim schronieniem. Boję w letargu. Wybudziłem cię. Masz w sobie kołek, dlatego nie możesz się ruszać. Zaraz go wyciągnę, a ty będziesz się dobrze zachował i nie będziesz się rzucał. Nic ci nie grozi. Chciałbym, żebyś powiedział, czy rozumiesz, albo chociaż kiwnął, ale nie możesz tego zrobić, więc uznam, że rozumiesz, bo wierzę, że masz na tyle inteligencji. Patrzę jeszcze, Zachary, na ciebie, Gabrielu. Widzę oczywiście, w jakim jesteś stanie, ale na razie no, nie pytał o to. Wyciągać? Dobrze. Więc kołek powoli opuszcza ciało Nathaniela. Gdy Zachary go wyciąga. A ty, Nathanielu, powoli czujesz, jak wraca ci władza nad swoim ciałem. Czujesz przepotworny ból w swoim ciele, ale możesz się ruszać. Udzierawiony, ale wbrew logice, dzięki swojej naturalnej kondycji wampirzej, żyjesz. W cudzysłowie. Jeżeli chodzi o Nathaniela, to w momencie, kiedy tak naprawdę Zachary wyciągnął mu kołek, to jego naturalną reakcją było to, jak człowiek, który za długo przebywa pod wodą, a potem nagle z niej wychodzi. Pomimo tego, że jego płuca nie pracują, to niemalże podświadomie zaczął robić ogromny wdech. Jakby wrócił ze stanu, w którym nikt nie powinien się znajdować i nikt nie powinien go przeżyć. O kurwa. Ja w tym dole. Witam wśród żywych. Więc mój chłopcze, wyjaśnij dokładnie, co się wydarzyło i czemu macie czemu wjeżdżacie takim samochodem do mojego schronienia. Teraz pokazuję Zachary na szyby i teraz ty też Nathaniel, jak otrząsasz się z tego całego efektu, jaki miałeś, to spoglądasz i widzisz właśnie, że rozmazany przy rozmysł. Jest w szoku. On pamięta, że rozstał się ze świadomością w zupełnie innych warunkach. Dlaczego w ogóle jest takie auto? Skąd wziął się jakieś tam
kawałki kogoś na zewnętrznej tapicerce samochodu, o co w ogóle chodzi. No i patrzy jakby ze zdziwieniem na Gabriela. Beatrice nie żyje. A. To są pierwsze dobre wieści tej nocy. Dobra robota. Jessica też nie żyje. Co? Czekaj. William zabił... Co? Chwila, Gula. Kurwa. Co? A mi chyba grozi, że będzie mnie ścigał Interpol. Nathaniel wstaje. Słucham? Słyszysz, kurwa, co do ciebie mówi? Co ty powiedziałeś? To był żart, tak? Jest w ataku? Nie żyje. Masz to potwierdzone? Nie żyje. Nathaniel podchodzi do ciebie i łapie za ramiona. Żartujesz, prawda? Powiedz, że żart... Powiedz, że to jest jakiś twój zjebany żart. To nie może być prawda. Puść mnie. Proszę, powiedz, że to jest żart. Powiedz, że żartujesz. No, nigdy ci nie wychodziły żarty, rozumiem to, ale no powiedz, że to jest żart. Kurwa, Nathaniel, zamknij mordę, to jest wszystko twoja wina. To kurwa jest twoja wina. To, że kurwa musiałem tam jechać, to wszystko, co tu się stało, kurwa jebane FBI, to wszystko twoja wina, twojej zjebanej głupoty. Puść mnie. Ja się próbuję wyrwać. No jakby wyrywasz się, bo Nathaniel jest w szoku. Ja się poprawiam, bo w sensie, no, garnitur. Widzę, że dużo złej krwi jest między wami, czym? Czy ta kupa złomu jeździ? No, rzucasz tutaj w eter, nie? I Gul, jeden, który stoi przy samochodzie, jakby z drugiej strony, od miejsca kierowcy. Jest kupa złomy i jeździ. Podchodzę do niego. Kluczyki. Zostaw, kurwa, Nathaniel, nie. Zostaw go. Nathaniel, gdzie chcesz pojechać? Gul stoi z ręką w kieszeni, by chciał wyciągać może kluczyki, ale zatrzymał się. Do Chloe. Daj mi te jebane kluczyki, bo bardzo tego nie chcę, ale za chwilę przestanę nad sobą panować. Kurwa, błagam, no. Zanim pojedzie się do Chloe, powinniście pojechać do Cecila? Oczywiście, póki... że tak. Jak najszybciej mu to przekazać i wtedy pojedźcie do Chloe? Przy Nathanielu? Nathaniel, czy ty mnie słyszysz? Słyszę. Zemsta jest czymś, co każdy wampir, każdy spokrewniony powinien mieć prawo. Ale w takich sytuacjach musimy zachować zimną krew. Więc załatwmy najpierw to, co powinno zostać załatwione i wtedy pojedźcie przekazać jej wiadomości. Bo przypomnę ci, Nathanielu, że Cecil zobowiązał się poprzeć tą kobietę, jeśli Beatrice zniknie z jego widoku. A więc stało się, będziesz naszym patronem, tak? To jest pierwszy raz, kiedy Nathaniel się odwraca w jego stronę, ale będziesz. Taki jest plan. Więc mam do ciebie prośbę. Słucham.
Znaczy są dwie prośby. Uśmiecha się, ale nie jest to ładny uśmiech. Chcę, żebyś zachował moje prawo do zemsty. Tak jak powiedziałeś. Jest to część naszej natury i nie odmówię sobie tego. Kiwa ci głową. Ale nie jestem tak głupi, żeby wiedzieć, że sobie dam radę z tą zemstą w tym momencie. Przypominam, że nie masz żadnego ubrania na torsie, nie, bo rozdrawia się ubranie podczas walki. Wiem. Więc chcę, żebyś pozwolił mi chociaż na jakiś czas znaleźć miejsce, w którym będę mógł zebrać tą siłę i mieć swoją zemstę. Szczegóły będziemy mogli już dogadać, ale nie jest to coś, co jest wykraczające poza ramy mojej cierpliwości. Cudownie. Adrian się odzywa. Mój panie, coś do ciebie. Zobaczę telefon i pójdę to załatwić. I znika z pracy schodowej garażu. Dobrze. Czas na waszą żałobę jeszcze przyjdzie, ale wyjaśni mi, Gabriel, o co chodzi z tym FBI. To ta inkwizycja, którą się nasz szeryf nie chciał zająć. Nie chciał się zająć, zajmował się przy. Nie wiem, jak się zajmował, ale inkwizycja ma się świetnie. I kwitnąco. Więc jakieś większe wyjaśnienia? Czy ona jest na naszym tropie? Czy wie, gdzie jesteście? Nie, nie wie, gdzie teraz jesteśmy. Na razie nie ma się czym martwić. Tak? I tutaj patrzę na ciebie, Nathaniel, jakbyś ty mógł w ogóle powiedzieć, no tak, nie ma się czym martwić. Jeżeli o mnie chodzi, to nie pozwolę, żeby coś stało się twojemu synowi. Tak długo, póki będę przytomny, tak długo będę go bronił. Wracam po chwili, Adrian. Mój panie. Służka księcia przyjechała. Książę czeka na ciebie. Na górze. Masz się niezłośnie stawić. Akurat teraz miałem spotkanie z Josephem jeszcze ustawione. Dobrze, zrobimy tak. Adrian, daj ciuchy Nathanielowi i zawieź ich moim samochodem do Cecila. Gabrielu, powołaj się na mnie, żeby wymusić spotkanie na Cecilu. Nathaniel, rób to, co powiedziałeś. Więc jak wszystko załatwimy, to spotkaj się jeszcze ze mną jutro, jak tylko zajdzie słońce, żebyśmy porozmawiali na spokojnie. I przytula ciebie, Gabrielu. Mów ci dobra robota. I już jest bezpieczny. Odchodzi. Na odpadę jeszcze tylko krzyknął i zabierz się to gówno z mojego parkingu. Pokazuj na auto. No ja
podchodzę do Gula, żeby mu cię podziękować, no i mówię, że się skontaktuję z Fiorenzą a propos tego, co się wydarzyło i że go przepraszam, że to było zupełnie, no cóż, nieprzewidziane. Znamy ryzyko, jakie się powołujemy. Mówi twardo, ale widać, że mimo wszystko coś go tam ruszyło, ale nie daje temu wyjść na zewnątrz. No jak wiesz, tak lekko, nie wiem nawet, że klepie w ramię, ale tak wiesz, tak jakby kładę po prostu dłoń na jego ramieniu. Tak wiesz, kiwam głową, nie? No i wracam do Nate'a. On odjeżdża, Adrian poszedł na górę, więc na razie jesteście sami przez parę minut. Przepraszam, Natanie. Nie myślę tak wcale. Miałeś kompletną rację. Była moja wina. Bo ja zabiłem Jessica. To nie ty zabiłeś Jessica. Nie przypisuj sobie jej zasług. Kurwa, gdybym się nie rzucał na tego jebanego kalera. Czego zawsze muszę robić tak, jak ja chcę. Ja przytulam Nataniela i zaczęłam go gładzić po głowie. No i zostaliśmy teraz sami. Chociaż mam wrażenie, że jak wrócimy do siebie, to ona tam będzie. Bardzo nie chciałbym cię narażać przez to całe gówno, w jakie się wpierdoliłem. Ale... Kurwa, Nate, no... Zaszliśmy tak daleko, że musimy już rozjebać przecież to miasto. Nie pozwolę, żeby tobą pomiatali. Wspniemy się wyżej. A ty po prostu stój za mną. Zawsze. Warcz. Ostrzegaj ich. Nie pozwól, żeby pomiatali tobą. Mną. Nie musisz nadużywać siły. Wystarczy, że oni będą wiedzieli, że możesz jej użyć. Że zwątpię, czy cokolwiek albo ktokolwiek im pomoże, zanim się dostaniesz do ich gardeł. Będziemy kurwa niepokonani w tym mieście. Słyszysz? Poradzimy sobie. Poradzimy. Byłeś kiedyś w letargu? Nie. Nie byłam. Ostatnie co pamiętam, to jak odrywam głowę Kalero. Potem ból spowodowany nabojami, które przebijają moje ciało. Potem był mrok. Nic. Pustka. Pamiętam, jak nagle niczym wielki wybuch pojawiło się światło. I byliśmy na koncercie. I wydawało się, jakby wszystko, co miało ostatnio miejsce, w ogóle nie istniało. Jessica stała i śpiewała do swojej publiczności. Była szczęśliwa. Ty natomiast stałeś na backstage'u i jak zawsze klikałeś ten swój telefonik, umawiając spotkania, załatwiając jakieś wywiady, chuj wie co, będąc w swoim żywiole. Ja byłem przy was i mogłem was chronić.
bronić przed całym tym złem. I wiesz, co jest najgorsze? Że w momencie, kiedy się obudziłem, dowiedziałem się, że to wszystko już przestało istnieć. I że tego już więcej nie będzie. Nie cofnę tego, co było, Gabriel. Nie zwrócę życia Jessica. Ale obiecuję ci, że nigdy nie pozwolę, żeby stała ci się jakakolwiek krzywda. Tulam mocno, Nathaniel. W tej pozie znajduję was z powrotem Adrian, który przychodzi z płaszczem przewieszonym nad ręką i podaje to na tym robimy, uprzednio chrząkając, żeby się zanasować. Nie, biorę od niego ten płaszcz i powiem ci tak, Zachary jest troszeczkę wyższy od Gabriela, więc nie pamiętam, czy ty jesteś wyższy od Gabriela, czy nie? Ja, Nathaniel to ma tak w okolicach 1,90 m, z tego co pamiętam. No to jest wyższy ode mnie. No to tak, no to nie pasuje jakby idealnie, ale też nie wygląda aż tak niepasująco. No poza tym, że masz podziurawione spodnie, klatkę piersiową jeszcze troszeczkę we krwi skąpaną. Więc tak, elegancki płaszcz na takim, ale wsiada się do czerwonego sedana Zacharego. I rozumiem, że według planu jedzie się do Cecila. Mhm. Dobrze. Ty wykonujesz teraz telefon do Firenzy? Tak. No dobrze. Czekał rzeczywiście na połączenie, zanim się wydarzy, zanim będzie bezpieczna linia. W końcu odbiera moja przyjaciółka z Meksyku. Gabriela, mój chłopcze, jak miło cię słyszeć w tych ciężkich czasach. Dobry wieczór, Firenzo. Wybacz, że nie dzwonię w najlepszym nastroju, ale przykro mi, jeden z tych guli stracił dzisiaj życie. Zrobi się kolejna, ale zanotowałam. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wsparcie Cecila zostanie za do godziny zatwierdzone. Beatrice nie żyje. Jest cisza, która rzadko się zdarza w rozmowie z Firenzą. Czy to wszystko jest potwierdzone? Że Beatrice nie żyje? Tak, i że wsparcie Cecilia dla Chloe będzie? Tak. Więc jest jeszcze nadzieja. Gabrielu, jeżeli załatwicie wszystko z Cecilem, proponuję zrobić to jak najszybciej. To jeśli Chloe przeżyje tam noc, zostań po jej stronie. Jeżeli nie, odetnij się od niej. Ja zrobię tak samo. Dobrze, dziękuję. Powodzenia. Wzajemnie. Cecilia, to jest bardzo krótka jakby co trasa, bo w jego Elysium mieści się w Głównym Muzeum Filadelfii, więc jest to bardzo blisko Zacharego. Oczywiście normalnie wymagałoby to umówienie się, więc tutaj tak naprawdę status Gabriela, wasza umowa i słowa wsparcia od Zacharego powodują, że udaje się wyciągnąć 5 minut cennego czasu Primogena. Jednak trzeba było mimo wszystko chwilę poczekać na swoją kolej, zanim on w końcu poszedł z wami do jednego biura. I pytanie tylko do was, czy przedstawiacie to, znaczy jak to przedstawiacie, bo nie musimy tego odgrywać,
Ale też nie wiem, czy nawet będziemy się rzucać. Jeżeli o mnie chodzi i jeżeli rozmawialiśmy na przykład w samochodzie, w jaki sposób chcemy to przedstawić, no to Nathaniel prawdopodobnie powiedział, że wydaje mu się, że nie ma sensu się pierdolić w Ceregiela, tylko przedstawić suche fakty, że Beatrice nie żyje. Że... Chodzi o co innego. Chodzi o Williama. Jebać Williama, Nathaniel nic o tym nie wie, przecież on spał. Więc on tylko może powiedzieć, żeby przekazać informacje dotyczące Beatrice od razu Cecilowi. I jeżeli Gabriel, Nathaniel na tyle go zna, jeżeli Gabriel chce coś grać wokół tego, to wydaje mu się, że powinniśmy z tego poziomu zacząć. Tak, oczywiście przedstawiam, jeżeli chodzi o Beatrice, to przedstawiam to raczej z planu, jakby no właśnie jakby to był plan, tak, a nie jakby to był przypadek i wypadek przede wszystkim. Natomiast tak raczej pseudo faktowo i bez jakichś tam no, gierek wokół tego. Nie mówię wprost, że chodzi o Williama, ale rzucam, że wiem, kto mógłby zająć pozycję ewentualną Beatrice, kto nadawałby się do Camarilli, być może wpadłby Cecilowi w oko. Jeżeli Cecil tam podpytuje albo widzę, że jest zainteresowany, no to wtedy dopiero mówię o ewentualnie o Williamie. To powiem też od razu, jak on się dowiaduje, kto to jest, no to cieszę się, że jest to mężczyzna, a nie kobieta. Ale na pierwszy oko najwyraźniej jest świadom historii Williama z Zachary. Jakby co? Więc ja nie sugeruję ani nie mówię nic o przyjęciu do Kamy, ale właśnie mówię, że wydaje mi się, że zabezpieczenie tego terenu od strony tego spokrewnionego w anarchii, szczególnie przed tą dziczą jak Diego, nie byłoby takim złym pomysłem. Nie? W ten sposób to prezentuję. Czy w sesji będzie mógł, rozumiem, w takim razie poznać Williama? No jeżeli chce, to tak, tak. To William będzie musiał się oczywiście stawić tam na jakimś spotkaniu. Jasne. Niestety na warunkach bardziej Cecilowych niż Williamowych. Wiadomo. No ale okej, będzie za tym pomysłem. Nie będzie w takim razie trzeba to rzucać, żeby wciągnąć tego Williama do Kamy, ale Cecil ogłosi swoje plany księciu i zasady, a także wszystkim, że weźmie Williama pod swoje skrzydła. Jeśli do końca roku uda mu się zabezpieczyć to centrum Kandem, czyli te ziemie Beatrice wcześniejsze, i nie będzie próbował żadnej toreadorki też wcisnąć tutaj do Camarilli, no to będzie mógł zostać członkiem tego klubu, ale nie dostanie żadnego wsparcia. I każda prośba inaczej nie zostanie zasobów jakby od razu, ale jakby każda prośba o pomoc, czy jakieś przysługi i tak dalej, które będzie zaciągał, będą wpływały na ocenę Williama ostatecznie. Więc jeżeli poradzi sobie sam, albo w taki sposób, że Cecil nie dowie się, że miał jakieś wsparcie, no to łatwiej będzie musiał dostać do Camarilli ze swoim zimami. Żeby też nie było, to ja to bardziej też utrzymuję na razie, żeby właśnie go poobserwować i mówię, że na razie bym mu nie oficjalnych jakichś propozycji nie składał, tylko na razie popatrzę w sumie. Ale nie, spokojnie, to jest tak, że on będzie mógł zostać członkiem Camarilli, a nie, że zostanie. Dobra, nie, no tylko tak tu wyjaśniam, bo żeby nie tutaj niedomówienie. Ten Cecil wie, jak to robi, no spokojnie, on nie jest głupi. Jak najbardziej chce wykorzystać się Williama już. Nie każdy ma prawo, żeby się dostać do klubiku. Właśnie. Wiadomo. W takim razie on dziękuję za nie do końca wspaniałe wieści, ale no, wraca i tak świętować, bo zabraliście go z imprezy. Wygląda, że dobrze się bawili. Mówi, że świętują śmierć jednego brucha. Jakiego? Uśmiechnął się i powiedział, że koniec czasu. Ale mnie kusi przeczytać mu w głowie. Ale nie zaryzykuję. I tak się zaraz dowiemy, czy to ten, o którym myślimy, więc... No zginął tylko jeden brucha, prawda?
Prawda. Dobrze. W takim razie, jak jeszcze wychodzicie, wsiadacie już do auta. Adrian was podwiezie jeszcze do Chloe, bo oni dostaną wezwanie, że tak powiem, od Zacharego. Więc wierzą, może jakby wam usługiwać. Jak dobry chłopak. Jest ponownie telefon od Jessica numeru. Odbieram. Gabrielu. Dzwonił po raz ostatni, żeby z tym porozmawiać. Rozumiem, że nie boisz się ścigania, ale też nie chciałbym tracić kogoś, kto chce z nami współpracować. I... Przepraszam, podnoszę na stół. Włączyłeś to na głośnik, żeby Nathaniel też słyszał? No nie, ale jak jedziemy w ciszy, no to siedząc koło mnie raczej słyszysz. Okej. Okay. Nie chciałbym stracić takiego pamiętnego osobnika jak ty. To nie tak, Charles, że się nie boję, ale... Chciałem tylko powiedzieć, że zależy się na Jessice? Nathaniel wyrywa mu ten telefon. Słuchaj. Kurwo. A, to Nathaniel? Oddaj to. Zaczynam tak, się wiedzieć. Odsuwam go, co nie? Nate! Co ciś miał tutaj przysłać? Jebany napalm. To i tak. Nie zrobisz krzywdy Gabrielowi, rozumiesz to? Nie, ja nie zrobię. Nie chcę robić krzywdy, oddaj to. Czujesz śmiech w jego głosie, jak ja to mówię. Oddajesz telefon, czy nie? No, oddaję ten telefon, wiesz, skonfundowany. Gabrielo, jeżeli ci zależy na Jessice, to lepiej, żebyś się wstawił później na jedno spotkanie. Ze mną i z tym agentem FBI nic się nie będzie groziło, tylko chodzi o to, żebyś pokazał, że chcesz z nami współpracować. Jeżeli tak się nie wydarzy, a to stanie się to, co mówiłem, plus chyba będzie musieli dać do świata wiadomości, że Jessica była jedną z tych terrorystek. Więc czekaj na moją wiadomość. Jasne, dzięki. Wiesz, że tam nie pojedziemy. Ja chcę postawić wróżbę. Wróżbę? Wróżbę. Odnieść niczego? No, z pojechania tam po Jessica, do Jessiki. Tam nie ma Jessiki. Nie ma Jessiki. On bardziej chodziło o to, że jak niepośrednio stawisz, to on ją obsmaruje. I tak. Zniszczy wszystko to, co ona stworzyła. Na spotkanie. Okej, okay, dobra, dobra. No to odnośnie tego spotkania, tak. Okej, okay, no to trudność będzie dwa. Oczywiście test pobudzenia. Pierwszy test. Jesus. Nawet się udało. Znakomicie. Proszę bardzo. Lecimy. Powiem tak. Jak się stawiasz i mówisz o tym, że chcesz współpracować, to się nic nie dzieje, w sensie nic ci nie grozi bezpośrednio. Masz trzy dodatkowe pytania. No i oczywiście Jessica też nie obsmolił wtedy, jako nie dadzą mi tej łatki terrorystki. Jak to wpłynie na przyszłość, ta współpraca i stawienie się tam? To jest raczej tak współpraca bardziej z Charlesem, mimo wszystko, bo to jest zapewnienie, że Charles swojego agenta ma zaufanego. Okej, okay, dobra. Więc jeżeli chodzi o współpracę, no to Charles będzie prosił o coraz więcej informacji, oczywiście też o tą umowę, którą powiedziałeś, że wydasz wszystkim spokrewnionym z Kandem. Tak powiedziałem? Nie pamiętam. Tak? Ja już ci pamiętam! Okej, okay, okej. Okay. Ale w ramach tej współpracy będziecie ostrzegał przed niektórymi najazdami. Dwa pytania. Co jeśli... Jeśli wpadnę tam z Nate'em,
i ci agenci zostaną sprzątnięci. No to dzieje się ta sama sytuacja, najważniejsze są zabezpieczeni, dlatego ewentualnie, że mogą zginąć. Więc dzieje się dokładnie to, czym grozi ci Charles cały czas. Dobra. Czy jest szansa zrobienia Charlesa, przekonania Charlesa do siebie i do zrobienia go gulem? Powiem ci tylko tak, ale nie mogę ci wyjaśnić drogi. Nie, no tak, nie oczekuję, no. Jasne. I jak to długo zajmie? I ostatnie... Nie, to już wszystko. A, dobra, no, okej. Przykro mi. A, bo trzy pytania ekstra były, tak? Mhm. Dobra. Myślałem, że mówiłeś cztery, dlatego też się zdziwiłem. Nie, w środę mam tylko trzy ekstra. A, jakby co, zaczęło też już całkowicie padać. Muszę tam, Nate. Nic mi się nie stanie. Muszę tam pojechać. Jeśli tam nie pojadę... Nigdzie to... nie jedziesz. Jedziemy. Nie. Możesz ze mną co najwyżej pojechać i czekać w razie czego. W takim razie pojadę i będę czekał. Już się nie rozdzielamy, Gabriel. Nie w takich sytuacjach. Uśmiecham się z wdzięcznością właściwie do niej. Jakby co, to nie jest spotkanie, że teraz, tylko on da później. Tak. Więc ja będę potrzebował przerwy, króciutkiej. Dobry, ale przed przerwą jeszcze tylko powiem, żeby troszeczkę zaognić tej sytuacji. Że jak jedziecie w stronę Chloe, to ty, Gabrielu, czujesz wezwanie od Zacharego, które zaraz później też potwierdza Adrian, który też to poczuł. I kierunek waszej trasy zgadza się. Więc dowiem się po przerwie. Ale się podnieciła! Szybkie 5 minut. Idę się kuku. Zachary robi kuku Chloe. Nie wiem, ale się domyślam. Nie, najgorsze jest to, że ty wiesz i każesz nam się domyślać. Tak. Ściągę ruchliwego centrum. Gdzieś się nieubłaganie Broad Street. I tą jakby główną ulicą, która prowadzi przez środek miasta na południe. Ty, Gabrielu, czujesz po jakimś czasie znowu to wezwanie krwi Zacharego, które ci ciągnie. Może to nie jest miejsce, gdzie jest Chloe, ale wszystko ku temu mówi, że tak. Natalia to jakoś zauważa tę reakcję Gabriela? Tak. Nie wiem. Tak, bo Gabriel się zrobił niespokojny. I się zaczął wpatrywać bardzo intensywnie. Wszystko w porządku? Zachary, mnie wzywaj. To wezwanie jest... chyba z Elysium Chloe, albo z jej schronienia. Jak to cię wzywa? Przecież żeby wzywać, to trzeba... Musiałem się zabezpieczyć, w razie gdyby coś poszło u Beatrice nie tak. Więc tak, zgodziłem się na to. Gabriel. Przecież tyle walczyłeś po to, żeby się tego pozbyć. Musisz zrozumieć, Natanielu, jedno. Mogę walczyć o siebie dla wiele, ale dla ciebie i Jessica. Spaliłbym wszystko. Nataniel już się nie odzywa. On przytula tylko Gabriela do siebie. Oczu. Jedziecie w dzielnicę, gdzie wszystko całkowicie zamiera, gdy deszcz uderza nie tylko o wasz samochód, ale o sklepy, latarnie. Coraz bardziej sporadyczne sygnalizacje świetlne skrzyżowanie. Skręca się w Snyder Avenue, znaczącą granicę domeny Chloe. Mija się ostry cień, którym Jessica telekoncertów dała. A następnie wasze schronienie.
Zagłębiacie się w jednokierunkową, wąską i ciemną uliczką. Po obu stronach auta, mieszkańców, a po waszej lewej kościół. Po prawej kilka szeregowców. Jest spokojnie i cicho. Zaraz zobaczycie dom dla trudnej młodzieży, który oboje tak dobrze znacie. I zobaczycie go tym samym, jak stanie zawsze. Czyli Chloe. Miejsce, w którym Natalie i Jessica przez jakiś czas mieszkali. Prowadzone przez starą siostrę, która przyjmuje sieroty i pomaga im wyjść na prostą. Wychowuje i znajduje im rodzinę. Taka jest opinia mieszkańców. Prawda jest taka, że służy to do znajdywania młodych darców krwi dla innych spokrewnionych w mieście, a gospodyni są dającą świętą, starą wampirzytą o niewyżytych perwersjach. I osobą, którą jeszcze parę miesięcy temu chcieli się pogrążyć i z nią walczyć. Naprawdę wystarczyło tylko zwykłe przepraszam z tego potwora i obietnica wypuszczenia was od niej, abyście zapomnieli o krzywdę, jakie wam wyrządziła i zaczęli pomagać. Może jednak to przebijające się człowieczeństwo, gdy wampirzycy was tutaj przekonało. I to, że kobieta chyba szczerze chce was dobrze, może jej marzenie o Kartaginie, może wszystko naraz. Wspólna historia, wszystkie przeżycia, także ostatnie uratowanie Michaela. Może jej połączenie z Jessicą. Podjeżdżacie pod malutki parking ceglanego budynku. Jednak oprócz starego auta Chloe, znajduje motocykl Perniego. Jego motocykl, który nie jest zaparkowany, jest wywrócony obok wejścia. A także czarny, masywny sedan z przyciemnionymi oknami. Obok niego postaci, które możecie spokojnie rozpoznać pomimo półmroku, jaki dają latarnie z ulic po bokach. Można powiedzieć, że w tym momencie są to trzy najważniejsze osoby w filadelfijskiej kamarylii. Seneschal, próbując stać do mnie, lecz Gabriel, możesz od razu rozpoznać, że twój ojciec jest przytłoczony. Obok niego stoi wasz nemezis, Sheriff Domel. A pomiędzy nimi mężczyzna, którego rozpoznajecie najpóźniej, którego też najrzadziej widzicie. Ubrany w garnitur, opiera się luźno plecami o swój samochód. Mężczyzna, który włada wszystkimi spokrewnionymi w mieście. Książę Victor Hoover. Czy zatrzymujecie się i parkujecie, czy może odjeżdżacie stąd? To nie ma znaczenia, bo Adrian i tak się zatrzyma tam. Możecie kazać mi pojechać dalej. Nie, no jak? No oczywiście, że parkujemy i wychodzimy. Dobrze. Parkujecie auto i wychodzicie na zewnątrz. Wiktor do was ręką pokazuje, że się podeszli. No śmiało. Czy podchodzicie, czy może próbujecie rzucić się na przykład na szeryfa? What the fuck, Bogdan, no co ty? Ja wiem, że ty chcesz, żebyśmy cię zabawili, ale nie. Nic takiego nie robimy. Bardzo dobrze, Seneschal. Rozumiem, że jesteście gotowi wypełnić swoje zadanie, prawda? Oczywiście. Więc w takim razie zapraszam tam do środka. Upewnijcie się tylko, że Chloe, jeżeli będzie w letargu, żeby jej nie zabić. A Logana przeprowadźcie tutaj. Albo zabijcie go, ma nie wyjść żywy. Rozumiem się? Patrzę na Nataniela. A, i gratulacje. Chloe już nie jest waszą panią, teraz Zachary będzie waszym panem.
Z całym szacunkiem, książę, ale chcesz, żeby w ogóle nikt nie był naszym panem? Że wysyłasz dwóch młodych, spokrewnionych, ledwo stojących na nogach, po prostu do Logano, któremu szeryf nie podoła najwyraźniej, skoro to stoi? Och, nie, daliśmy słowo, że nic mu nie zrobimy. Ale nie znaczy to, że dałem mu słowo, że moje poprzednie rozkazy dla was będą unieważnione. No, chcę być słowny. A poza tym będzie wykończony przez walkę z Chloe. Przynajmniej z tego, co słyszałem w środku. Szerwi się uśmiecha. Zachary się pytam, czy może porozmawiać też na osobności, żeby wyjaśnić sytuację wam. Co on tylko pokazuje ręką, tylko żebyście się pośpieszyli. Zachary was odprowadza na bok tego małego parkingu. Jeśli Logan nie przeżyje, będzie problem. Jaki będzie problem? Przecież mówiłem. Jaki jest układ? Tak, tylko że wyszły... Patrzę na księcia, na szeryfa. Słyszeli się te plotki, że ktoś się pojawił w mieście z jakimiś wieściami? Tak. A nie, ja nie. Chyba, że wtajemniczyłeś Nataniela w międzyczasie, jak jechaliście, czy coś. Opowiadałeś mu. Że był to jeden z ludzi Logana. Logan miał informacje, które ukrywał przez ten cały czas. Nieważne, czy są prawdą, czy nie. Ważne, że książę je wykorzystał. I dał mu zrobić z Chloe to, co zechce. Słyszą o naszym małym spisku, że będę miał z nią sojusz. Mam się podać więzie krwi. Co? Dostanę was. Więc nic nie tracimy. Powiedziałeś, księciu, że częściowo wykonaliśmy już twój plan i pozbyliśmy się córki Chloe. Nie, nie przekazywałem mu tego. Może warto byłoby mu to powiedzieć. Chodź na tanie, będziemy to załatwić. Czy jeszcze was zatrzymuję? Czy Cecil już wie? Wie. Zgodził się? Tak. Jeżeli Chloe wyjdzie żywa, stanę po jej stronie. Już mnie uprzedziła pewna wędru. I ona nie... albo nic. Jeżeli chodzi o Mogenów, nie ruszą się, jej sojusznicy czekają. Spróbuję namówić Logana, żeby też stanął po naszej stronie. Nie da ci się zabić? Dziękuję. Nie wpadłem na to. No idźcie już. Szkoda czasu. Jak już tak schodzimy, że tak powiem, z ich widoku, a jeszcze zanim wejdziemy, cóż, masz w sobie krwi? Nie. W takim razie stój z tyłu. Wpadłem na to, dzięki. No i wchodzimy w takim razie do środka. Mm-hmm. I bardzo dobrze. Ja oczywiście od razu odpalę oczy bestii, wchodząc do środka. Zdecydowanie przydadzą się, żeby zastraszyć się każdego śmiertelnika, jaki się znajdzie na twojej drodze i zobaczyć w ciemnościach, których tutaj nie ma. Nie chodziło, ale, nie chodziło ale... o to. Przechodzicie przez przedsionek i słyszycie warknięcia, słyszycie obijanie się. Salon jest pobojowiskiem i już na miejscu
same ściany są pobijane, kilka mebli leży rozwalonych, a przez stół w salonie leży przerzucona Leila, która się wykrwawia w kałuży krwi. Poza tym jest Bernie, który próbuje dostać się na górę klatki schodowej. Od niego są te warknięcia, ale w drogę zastępuje mu Mary, która również jest w opłakanym stanie, ale dalej stoi pewnie z żelazną determinacją w swoich oczach, nie przepuści tego Gandrela na górę. Rozumiem, że Bernie nie wie, że my tam jesteśmy, tak? Nie, jest skupiona na Mary, która ma jakby chwilę takiego, powiedzmy, oddechu. Nathaniel podbiega do Berniego jak tylko najszybciej i stara się go rozerwać od tyłu. Co? Berniego? Co? No a co mam zrobić innego? Jeżeli chcesz jakkolwiek dogadywać się z Loganem, to lepiej, no, żeby Mary też była po naszej stronie. Dobrze, ale to poczekaj, to nie trzeba od razu zabijać Berniego, spokojnie. Pomnę, że Bernie jest w więzi krwi z Chloe, więc dlatego idzie na górę. Gdybyś nie zrozumiał. Nie, no Bernie. Ja to rozumiem, ale no... Bernie! To zaraz, rzucasz się czy nie? To może tak. Nie rzucam się, żeby go zabić. Rzucę się, żeby go zatrzymać. No właśnie. Okej, okay, dobra. Okej, okay, tak możemy okay. Zrobić? Jasne. Ja na chęć bym go zabił, ale to już moje własne uprzedzenia. Dobra, ale to będzie trzeba na to rzucić. Zapasy tutaj pomogą. Dobrze. Dobrze. Też ty, Gabriel, widzisz, jak Nathaniel się rzuca, żeby zatrzymać Berniego, że Mary jedną rękę ma bezwładną, tej, która ma wolną, nie tej, która trzyma bojowy nóż, ale właśnie zaczyna leczyć tą rękę na tyle, że może ją znowu ruszyć. To ja się od razu jakby wyciągam rękę w stronę Mary, nie żeby ją dotknąć, tylko wiesz, takie hold on, nie? Mhm. Przyszliśmy, żeby pomóc. Wystarczy, czy mam przerzucać? Zaraz zobaczymy. Dobra, to przerzucam. Czekaj, on, wiesz, no udaje, musi udaje, ale nie będzie tak, że go zatrzymasz, tylko on stanie obok ciebie zadrumowany. Przestanie atakować Mary, ale no, nie uda ci się go jakby pochwycić. Okej. Okay. Dobra, wielkoludzie, kurwa, uspokój się. Czy on ją zajebie? Nie zajebie, nikt tu nikogo nie będzie zabijał. To... Poczekajcie w takim razie wszyscy w trójkę tutaj grzecznie i dajcie mojemu ojcu popracować. To jest ich sprawa. Oczywiście, że to jest ich sprawa. Tylko jesteś świadoma tego, co dzieje się na zewnątrz teraz? Czeka dwóch dupków. Dwóch dupków? Książę Filadelfii, szeryf Filadelfii i seneszal. I jeszcze chuj wie kto za nadrzu. Trzech dupków. Dostanę się z moim ojcem stąd? Po ich trupach albo nie? A nie możemy w takim razie wydostać się stąd wszyscy na ich trupach? Rozumiem, że ten błyskotliwy pomysł nie wpadł do twojej głowy, Mary, dlatego się śmiejesz. Mary, od samego... Już to wiesz. Od samego początku próbowaliśmy to zrobić tak, żeby Logan stąd wyjechał cały i zdrowy. W takim razie poczekacie, aż on zrobi z Chloe to, co zechce i zejdzie tutaj i wtedy z nim wyjdziemy. Nie możemy mu pozwolić zabić Chloe. Jak o tym mówisz, to słyszysz właśnie też krzyki i syczenia z górnego piętra. Oczywiście przytłumione, ale słychać. Mary, odsuń się. Bernie z tobą, Nathanielu, daje po prostu wasze spojrzenie, że jak się ruszy, to on też się ruszy, żeby pomóc. Mary, proszę cię, sięgnij po rozsądek do głowy. Oni będą mogli sobie robić nawet co chcą po tym, jak uprzętniemy burdel na zewnątrz. Skąd mam wam ufać, że nie zabijecie później teraz
to wejście mojego ojca? Kurwa, no przecież już ci się ten debil wygadał. Może to i teraz dobrze z perspektywy. Nathaniel tak patrzy na Berniego. Co jej kurwa powiedziałeś? Jej kurwa nic nie powiedziałem. Nie będę z nią gadał. Głupia suka. Tak, Nathaniel odwraca się. Słuchaj, kurwa. Domery, Beatrice nie żyje. Pandem w tym momencie jest w powijakach. A my nie chcemy doprowadzić do tego, żeby był tutaj jeszcze większy burdel. Kolejny krzyk od Chloe. Teraz słabszy. Proszę cię, bądź rozsądniejsza w tym momencie od Logana. Okay. W tym wypadku każdy spokrewniony, żeby zająć się tamtym, jest na wagę złota. Wiesz, że im dłużej ta walka będzie trwała między nimi, tym niezależnie, które z nich wyjdzie, będzie bardzo wycieńczone. A w tym momencie nie potrzebujemy tego, żeby... Nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby stracić jakikolwiek zasób, który możemy wykorzystać. Angela, zostaję ty w... Gdzie, co możesz iść? Idę. To w sensie od razu idę. Czy Bernie i tak będzie próbował się przepchać, jak ty przechodzisz? Stój, Bernie, poczekajcie tu. Poczekajcie. Słuchaj, Mary, zróbmy tak. Chodźmy tam wszyscy razem. Widzisz, w jakim jestem stanie. Wiesz dobrze, że w tym momencie nie mam zamiaru się z tobą walczyć, tym bardziej z Loganem. Widzisz jego, wiesz, że on się nie nadaje do walki z Loganem, a z Bernim sobie poradzisz jako tako. Więc chodźmy tam razem. Ja bym sobie poradziła. Zamknij mordę. Na przewagę wysokości. Ale dobra. Kropek w inteligencji też. Mary bawi się swoim nożem. Nie będzie, ale... Wy dwaj stoicie tak, żebym was widziała. I ja stoję pomiędzy wami a Loganem. Dobrze. Jasne. Więc docieracie na górę. W akompaniamencie krzyków, warczenia. Małe biuro zostało tak samo zdewastowane jak salon. Parę tych krzesełek, które można było siedzieć, teraz leżą w drzazgach. Biurko przewrócone, a maszyna do pisania została gdzieś rzucona w kąt ze śladem krwi na niej, jakby ktoś obrzucił czymś głowę. Nie ma tutaj żadnych okien, więc jest tylko jedno wejście, które teraz blokuje Logan. Jest poobijany porwanymi ciuchami, lecz wciąż trzyma się w miarę dobrze, niewzruszony. Jego oponentka, już sami słyszeliście, jest w gorszym stanie. Jej suknia została już porwana. Choć może sama to zrobiła, żeby też lepiej się ruszać. Jej czerwone oczy, nie tak świecące jak Nathaniel, łupią Logana złością, a także brakiem sił. Ale nic nie pomimo to, w jakim jest stanie, tak samo jak przeciwnik, nie zamierza się poddać. Wyjdź stąd, tam, gdzie ci kazałem. Usłuchaj mnie chociaż raz. Logan na to. Być w końcu razem i zostawić cały ten pierdolnik za sobą. Nie musiał oni zmartwić ze mną. I słyszę wasze kroki. Powolne czy szybkie? Raczej takie, żeby nie zmartwić Mary, więc to raczej będą powolne kroki, ale takie, wiesz, jednocześnie też... Inaczej, kurwa, no nie zbieramy się tam pół godziny, ale jednocześnie też nie robimy tak, żeby ona stwierdziła, że zaraz będziemy chcieli ją, wiesz, jakoś w chuja zrobić. No to też nie jest jakby, żeby nie było jasno, nie jest jakiś duży budynek. Więc podchodzicie na korytarz, tak żeby widzieć to wszystko. Mary staje bliżej Logana, więc no jesteście podzieleni jakby dwoma gangrelami, tak powiem. Nathaniel tak się uśmiecha i tak rozkłada. W końcu rodzina w komplecie. Więc co? Co? Bo ucięło cię u mnie.
No w końcu, odpowiada Logan. To może w takim razie, skoro już się wszyscy spotkaliśmy, to teraz tam spokojnie porozmawiamy. Rzadko się zgadzam, ale Nathaniel ma rację. Logan, wejdź do jasnej cholery, chociaż raz usiądź i posłuchaj. Ogólnie warto powiedzieć, że w tym momencie żadne z nas nie powinno stąd wychodzić. Niezależnie w jakim stanie. Żaden głupi Nosferatu nie da mi rady? Nosferatu plus Ventru plus Toreador. Chloe, razem już zabiliśmy kilku Ventru, kilku Nosferatu. Możemy wyjść razem, się ich pozbyć. Jak się pozbyć? Czy ty nas widzisz, jak wyglądamy? To jest ogólnie bardzo dobry plan, ale może w takim razie byśmy go troszeczkę lepiej przemyśleli. I kurwa nie wierzę, że ja to mówię, bo pragnę wam przypomnieć, że nie dość, że jestem z was wszystkich kurwa najmłodszy, to jestem jeszcze kurwa najgłupszy. Bernie jest głupszy. Prawie najgłupszy. Więc może opuśćcie kurwa te pięści, Mary opuść ten jebany scyzoryk. I porozmawiajmy, wymyślmy plan, w którym wszyscy stąd wyjdziemy, wypierdolimy tych, którzy stoją po drugiej stronie drzwi i jak będziecie chcieli wtedy zapierdolić, to róbcie, co tylko będziecie chcieli. Ale zróbmy to już na własnych zasadach, ok? Nie osłabiajmy się w tym momencie. Logan się wyprostowuje. Chloe by chciała odetchnąć, ale no... I tak robi taki odruch, po czym też się wyprostowuje i staje dumnie, próbując powrócić do swojej aparycji. Z tego co wiemy, to na pewno jedna osoba z tych trzech jest gotowa nam pomóc. Bo wy tak mówicie? Nie ufajcie nigdy członkom Camarilli. Nie ufam nigdy członkom Camarilli, Logan, i nigdy nie będę ufał członkom Camarilli, ale ufam Gabrielowi, który stoi obok mnie. Abstrahując od tego, że jest członkiem Camarilli, uważam go za część swojej watachy i... Dobra, Logan, zabierz po prostu tą sukę i wypierdalaj mi stąd. Logan, pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Pamiętasz, co ci mówiłem? Pamiętam, co mi mówiłeś, dzieciaku. Nie znaczy, że nie powiedziałeś tam dokładnie tego, co chciałem słyszeć. Mi się wydaje, że ty tego właśnie nie chciałeś słyszeć. Wydaje mi się, że to tkwi w tobie bardzo głęboko i nie do końca potrafisz odpuścić. Spójrz na Chloe. To chciałeś osiągnąć? To jest twoja miłość? Tak traktujesz kogoś, kogo nią darzyłeś, z kim spędzałeś swój czas na niebieskich polach? Nie oszukujmy się, Gabriel, oni się nie darzyli miłością, oni się darzą miłością. To przecież widać przy każdej jebanej rozmowie, kiedy przy jednym i przy drugim mówiliśmy to imię. Może i macie dziesiątki, kurwa setki lat. Może i jesteście potworami, które są bezduszne i potrafią tylko i wyłącznie ranić. Ale są rzeczy, których nie jesteście w stanie ukryć. A nie jesteście w stanie ukryć więzi, która was łączyła i łączy nadal. I łączyć kurwa będzie. Wiesz, Logan, o czym śni Chloe. Nie jesteś w stanie jej tego dać na talerzu, ale możesz w tym pomóc. Możesz być częścią... Pomóc umierając? Dlaczego umierając? I myślisz też Chloe tam... Nie chcemy cię zabijać, mimo że byłoby dla ciebie lepiej? Od samego początku, pomimo tego, co kazał książę. Wiesz, mam taką słabość. Poczekaj, jak ty mówisz, to Bernie do ciebie się nachyla na tej... Pierdano im, czy nie? Nie. Kurwa. Stój jak słup soli, kurwa, i się nie odzywaj. Kontynuuj, dobrze. Wiesz, mam taką słabość, która chyba jako jedyna nie wyklucza mnie z wątpliwie przyjaznego klanu róż.
Mam słabość do uczuć. I słabość do tego, co w tobie zobaczyłem, kiedy się spotkaliśmy. Cały ten jebany, misterny plan, jakim się kurwa zajmowałem ostatnimi miesiącami, miał jedno na celu. Twoje życie. Przeżycie. Nie jesteś dla mnie kimś szczególnym, nie. Ale ty i Chloe, która jest dla mnie bardzo istotna. Takich więzów się nie rozcina nożem. Ale jesteś mężczyzną i jako mężczyzna powinieneś zapewnić tej kobiecie życie na jej warunkach i zapewnić jej przyszłość. Możesz postąpić bardzo właściwie, albo możesz tak jak do tej pory udawać, że... Pierdolenie. Wszystko jest okej. Okay. Chcę mu wchodzić na głowę. Znowu go zlansujesz. Mary, zamknij się. Przepraszam, Mary. Wiem, że to jest niewygodne. Ale nie zawsze prawda musi być wygodna. Wiesz, że nie chciałem cię atakować. Ale... W ogóle mnie nie słuchasz? Mówię do Chloe. Oczywiście, że cię słucham, tylko ty jesteś strasznie uparty i w ogóle nie przyjmujesz innych perspektyw. Właściwie to każde z was tutaj pokazuje na wszystkie, którzy są tam zebrani. Gabriel też dostał rikoszetę, ale gangrena. Jeżeli to jest koniec zdania, to ja podniosę jedną rzecz nad stół, bo chcę zapytać o coś, Angel. Mhm. No. Czy mogę w tym momencie powiedzieć o tym, że Jessica nie żyje? Nie. Ale wykorzystać to w odpowiedni sposób. To znaczy? Wykorzystać to w taki sposób, żeby poprosić ich o możliwość zemsty nad tymi, którzy doprowadzili do tej śmierci. I przedstawić, że była to wina szeryfa i Wiktora. Ale Chloe może się przez to totalnie teraz rozsypać. No dlatego albo wolałem zapytać. Albo wpaść w jakiś szał, albo coś takiego. Tak, tylko dopowiem, a propos tego, że jeszcze inna jej relacja, dosyć długa, prawdopodobnie się wykrwawiła w salonie. No Laila, wiem. No właśnie, więc... nie. Chloe by się totalnie rozsypała. Co już przy Hayley wtedy widać było, a teraz to... Okej, okay, to nie będę tego poruszał w takim razie. Dobra. Słuchajcie, jest to bardzo dziwny moment, głównie dlatego, że stoję naprzeciwko kobiety, która mnie stworzyła i stoję przy rodzinie, której nigdy nie miałem. I jest to pojebane, ale nie chcę stracić ani jednej, ani drugiej strony. Jeżeli rozumiecie, to chodzi mi o to, żebyśmy wszyscy, kurwa, to przeżyli. Przecież to nie działa w taki pojebany sposób. To nie jest żaden pierdolony film Marvela, w którym jedna strona musi się poświęcić, żeby druga musiała żyć. Nie jesteście jebanymi superbohaterami, którzy muszą poświęcić swoje życie w imię lepszej przyszłości. Wyobrażam się, śmieję też, jak mówisz o tych właśnie Marvelach, superbohaterach, to masz... Widzisz reakcję Logana i Chloe, którzy w ogóle no, totalnie nie kumają tego. Mimo, że przekaz mniej więcej rozumieją, ale to jest po prostu taka metafora z dupy dla nich. I w Bernie tym... Bernie akurat zareagował dziwnie na mowę o rodzinie. Takie... Co kurwa? Ale i Mary, Chloe i Logan mniej więcej rozumieją, co mówisz, ale jako, że ty jesteś tutaj przodującym w tej rozmowie, więc od Gabriela dostaniesz jedną kość. Bo bardziej się udzielałeś mi wszystko. No. Co, perswazja? Tak. Zmanipulacja? Może być zmanipulacją, bo próbujesz się manipulować emocjami, że rodzinka, stado... Dobrze, dopalę się. Dobrze, trudność będzie 4. Dobra. Perswazja plus manipulacja. Zjedzmy kogoś, ktokolwiek. Nie, jak nie rodzinę, to kogo innego.
Mamy Berniego obok, ale trochę się brzydzę. Dobra, przerzucę te dwie kości. Ja pierdolę. No. Pierdolę. Ja wiem! Szczerze nie wiem, czy dałbym ci tutaj jakiś deal. Nie, bo tam tu są trzy kości, no, bestii i tam by się podziały rzeczy po prostu, co nie? Ale udało się, nie myślmy o tym, dobrze? Przeżyliśmy to. Chloe już dopowiada. Loganie, jeżeli zrobisz to, co chcę, i przeżyjemy wszyscy, to pamiętaj, że jeżeli mi nie wyjdzie, to będę musiała się gdzieś podzielić. Wtedy mogę do ciebie pójść. Pozwól mi spróbować wypełnić swoje marzenie, bo nigdy o tym nie będę mogła zapomnieć. Pytam nad stołem. On wie o tym, że ona chce go do Benedetty wysłać. Ona już mu to powiedziała, tak, rozumiem, tak? A jeśli się uda, to może kiedyś chciałbyś też dołączyć i współpracować dalej nad tym marzeniem. To tylko lata, które będą przepływać, przecież co to jest dla spokrewnionych. Wszystko jest, Logan, możliwe. Jeżeli jest to coś, co dla ciebie jakkolwiek zmieni i jakkolwiek może zaważyć na twojej decyzji, to wiedz, że będę chciał pójść z tobą. Czekałeś już 2 dekady. Co kolejna więcej? Dla nas, dla naszej wspólnej historii. Poza tym, w trakcie tego wszystkiego możemy myśleć nad zemszczeniem się na twojej matce. A myślę, że skoro Nathaniel jest taki chętny o mówienie o rodzinie i dla was Gangreli stadzie, to pewnie chciałby pomóc. Już powiedziałem, że pójdę z nim. I tak patrzę na tą Chloe, tak? Może jest 5 lat. 5 lat. Nie, że tego czasu nie spełni swojego marzenia, to przyjadę po ciebie, wyrwę się z okołów, jakim będzie po was związać mnie Benedetta. Zabiję każdego na swojej drodze i zabiorę cię. Byśmy ponownie mogli żyć tak, jak żyliśmy kiedyś. Mary przewraca oczami. Ja pierdolę. Jak silny jesteś, Logan? Tak w skali od 1 do 10. Mówimy tu o zwykłej sile fizycznej. Co to ma do rzeczy? Dużo, bo nie musisz się martwić tym, że Benedetta zwiąże cię w jakikolwiek inny sposób niż fizyczny. A wydaje mi się, że jesteś na tyle twardy, że dasz radę zdjąć z siebie ten kaganiec, więc... Żaden kaganiec nie wygląduje na mojej szyi. Poza tym Benedetta mi nie pozwoli, że jakiś gangler to nosił. Czy możemy teraz porozmawiać w takim razie o przejściu przez 2 problemy czekające na zewnątrz? Tak, możemy, zwłaszcza, że czas nam ucieka. Właśnie. Bardziej zadowolony. Mary natomiast jest bardzo niepocieszona. Ale no, nie wyjdzie sama jakby z tego w budynku, bo wie, że... Z kim? Czy ty zawsze musisz mieć, kurwa, taką kwaśną minę, Mary? Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć tą Logana, udając, że jest zakołkowany trupem cokolwiek? Nie. Więc to odpada. Raczej nie. Natomiast możemy to zrobić w inny sposób. Możemy po prostu wyjść wszyscy razem
wiedząc, na co się piszemy. Jeżeli wszyscy wyjdziemy, może nie dojść do żadnej walki, bo mimo, że jesteśmy wszyscy poobijani, patrzę na stan każdego i powiem tak, że patrząc na ich ciała, to raczej są też blisko właśnie letargu. Ale nie to, że nie są całkowicie niesprawni. Poubierajcie coś szybko na siebie, zakryjcie się, żebyście wyglądali lepiej niż jest w rzeczywistości i zbieramy się. Poczekaj, Gabrielu, poczekaj. A może zrobimy to w inny sposób? To znaczy? Po co mamy wychodzić do nich, kiedy oni mogą przyjść do nas? Nie, no tak. Ja. Dlaczego nie? No pomyśl. Jeżeli możemy spowodować, żeby oni myśleli o tym, że zarówno jedna, jak i druga strona padła. Danielu, jeżeli myślisz, że człowiek książę jest na tyle głupi, żeby wejść do środka pełnego tych spokrewnionych, którzy mogą być mu przeciwni, i nie wysiądł na Sferatu, którego nikt z nas nie zobaczy, to być może powinien się jeszcze dużo się nauczyć. Liczyłem, że któryś z was potrafi wyczuć niewidzialnego. To radarze zwykle są w tym dobrze. Nie traćmy czasu. Nie, nie potrafię, przepraszam. Co się za toreador? Lonie się nazywa? Chujowy, brzydkie kaczątko, miło mi poznać. Wtedy jak się to uda, nie dojść do żadnej walki, będziemy mogli na spokojnie wszystko omówić. Tak. Więc pytanie, czy wszyscy się na to zgadzacie? Mary pójdzie mimo wszystko. Ja się zgadzam, ale ja podchodzę od razu do Berniego i mówię, że Gabriel jest najważniejszą osobą w życiu. W sensie jest bardzo ważną osobą dla Chloe. W związku z tym ważne jest to, żeby stał blisko niego i bronił go w ewentualnej sytuacji ryzykownej. Pierdolenie. Ja chcę też zrobić szybką wizję tego spotkania. Nie, w sensie, no mogę rzucić i tak dalej, ale tak nie musimy tego jakoś tam rozgrywać. Co chcesz się dowiedzieć? Ja chcę rozegrać swoje szachy i zobaczyć, w jaki sposób najlepiej poprowadzić tą rozmowę, żeby się książę poddał. Książę się nie podda. Razem nie podda się. Nie dojdzie do sprzeczki i Chloe, jak i tak będzie to prowadzić, razem z Loganem staną. Ale Zachary stanie po waszej stronie, jak wyjdzie stado gangreli plus torado brucho. Natomiast będzie próba ataku, próba sił, która pokaże, że nie obejdzie się bez strat po jednej i po drugiej stronie. Może książę by wygrał razem z szeryfem, którzy są kilkoma ludźmi, których ma ukrytych. Są świeży. Ale wciąż to jest przeciwko, ma kilku gangreli, którzy naprawdę potrafią się bić. I Chloe, która tak samo to robi. Więc dojdzie do potyczki, która tylko pokaże to. I wycofają się. Ale nie podda się. Jeśli o to chodzi, nie pozwoli się zabić. Okej. No, bo co ja chcę w ogóle osiągnąć? Ja chcę podpowiedzieć Chloe na przykład w jaki, gdzie się tam ustawić, czy tam... Na to nie, to nie, nie, nie trzeba czegoś takiego. Nie. Okay. Dobra. Więc tak. Jak przychodzicie przez salon, to oczywiście Chloe widzi ciało martwej Layli i każdy z was wie, że już jest za późno na jakiekolwiek przemiany jej w pełną wampira. Ale nie ma czasu na żałobę i też nie ma, że nie wie o Jessica. Więc dzieje się dokładnie tak, jak było w wizji. Jest próba sił, jest pokazanie tego, kto jest silniejszy. Są rzucane słowa, a później dochodzi do rękoczynów, których tak jest taki notami, że wiesz, żebyś umarł, może ktoś by przeżył, może Gabi by przeżył. Ale mógłbyś zginąć, jeżeli byś obie strony nie wycofały i nie pokazało się, że będzie aż tak ciężko. Szeryf znika, a
Wiktor odjeżdża swoim samochodem, mówiąc, że nie przeżyjesz kolejnej nocy. Nikt z was, akwarułowy, wykończą was do cna. Nigdzie się nie ukryjecie. Wiktor natomiast na pewno nie wie, ile dokładnie ma sojuszników już Chloe w tym momencie. Połączone siły trzech primogenów plus kilku wentru, wsparcie Firenzy, które będzie, jeśli tylko oczywiście przeżyje nas, a przeżyje, a także Benedette. Możesz tego nie wiedzieć, ale te krwawołowe nie wystarczą. Obecnie się uspokaja i Chloe daje sobie chwilę czasu, żeby ile żałoby nad Leylą i Mary dogaduje się z Loganem, że pojedzie z nim, żeby go odeskortować. Przypominam, że jest jego tym stadem, które zawsze się pojawia, kiedy wilk jest samotny, nadchodzi zima. Czy Natalie będzie mógł z nim pojechać tam? Chloe i Zachary woleliby, żebyś był tutaj. Jeżeli chcesz bardzo, to możesz to wymusić na tym, żeby pojechać razem z nimi. Ja proszę Nataniela, żeby na razie został, bo ja się boję najzwyczajniej w świecie. I to też nie jest tak, że Mary tam pojedzie z nim, żeby tam być, tylko żeby go tam odwieźć. Bo ciągle ma też jedną pociechę, którą się zajmuje. Nataniel mówi, że mówi do Logana, że w takim razie liczy, że będzie, że wygrzeje sobie miejsce u Benedetti i będzie czekał na jego przybycie, bo on musi zająć się w takim razie też swoim stanem tutaj i zapewnić mu bezpieczeństwo. Ale tak jak powiedział, jest a man of his word i przyjedzie być tam z nim. Czy chcecie jeszcze o czymś porozmawiać z Chloe? W tym momencie? Nie. I? A później no trzeba będzie z Mary? Ja tylko Mary, tak żeby do niej tak lekko ją, wiesz, też po ramieniu klep. Ona odpowiedziała warknięciem. Rozumiem, Natanielu. Nie, właśnie się zastanawiam, co ja chcę jej powiedzieć, więc daj mi sekundę. No, słuchaj, może będzie jeszcze czas. Mówi tylko i wyłącznie, że liczy, że będzie zajmował się pociechą, którą mają wspólnie. I ma nadzieję, że w końcu będą mogli się spotkać w normalnych warunkach, na normalnych zasadach. Wzrusza ramionami, jakby nie jest. Jest bardzo w kiepskim humorze. I przestań, kurwa, w końcu być taka kwaśna. Pokazać tego fakulca. W takim razie. Cóż. To chyba będzie na tyle. Od tego. Nasza kamera oddali się z tego miejsca, zostawiając was. Będziemy widzieć panoramy Filadelfii, gdy przewinie się nam kilkanaście dni i nocy, które były burzliwe i pełne napięcia mimo wszystko. Krwawe łowy, tak jak zapowiedział Wiktor, wydarzyły się i niektórzy próbowali, ale przez to, jaka była już różnica sił, to nie było to duże zagrożenie. Bo w tym momencie oni już otwarcie opowiedzieli się za Chloe. Tak samo przyszła księżna. Zapewniła was, że żadne już poważne ruchy nie są potrzebne. Wystarczy tylko trzymać pieczę nad tym, co już zostało ustawione. A Wiktor sam się usunie.
gdyż wyjaśniała wam, że bez niej szybko straci kontrolę i odpowie na zew, wyjeżdżając na wojnę Gehenny. To by cały czas trapiło, a dzięki sile pocałunku, że Chloe ma, udawało mu się to powstrzymywać. Jest kilku wędrów, którzy będą jeszcze myślą, którą stronę wybrać, ale wybiorą tą wygraną. Bernadette w tym pomoże już wtedy. No i oczywiście błogosławieństwo Kingpina, klanu wędrów, Fiorenne Savonne, która przyłoży do tego rękę. I tak też się stanie po tych kilkunastu nocach. Wiktor zniknie. A Brucha z 11 pokolenia. Chloe zasiądzie na tronie Filadelfii, zostanie ogłoszona księciem, lecz nie bez żadnych konsekwencji, jakby się każdemu podobało, gdyż sytuacją zainteresował się egzekutor Camarilli, zostanie wysłany z wewnętrznego kręgu. Na szczęście, przy pokazie tej siły, on tylko dopilnował, żeby wszystko było w porządku, że lojalność tej domeny została zachowana Camarilli i niektóre inne rzeczy, które dzieją się w tle, zostały zachowane. Jednak on zostanie w tym mieście na bardzo długo, czekając na najmniejsze potknięcie, czy to Chloe, czy któregoś z was, żeby przejąć władzę. Bo może i by to zrobił. Żaden starszy brucha się nie budzi i nie wszczyna tutaj wojny i nie zabija spokrewnionych w mieście. Bo tremerzy rzeczywiście dostali pakunek, który chciał Chloe i który miał zostać dany Diego. Niestety Diego go nie dostał. Bardzo zasadzkę samych tremerów, przez co Chloe dopełniła swojego słowa i mógł wynieść śpiącego ze szkoły muzycznej Gielda, przy którym kiedyś kręcił się Nathaniel, jak którym Chloe powiedziała, no, nie kręć się tam. Czy Diego mógł się nawet zemścić za to? Pewnie tak, ale miał ważniejsze rzeczy na głowie, jak trzymanie pieczy teraz nad większym terytorium. Można powiedzieć, że nawet mu pomogliście w tym. Rozwiązać się kilka problemów w Kandem. Na przykład przeludnienie, kilku spokrewnionych zginęło, więc będzie łatwiej o jedzenie. Ale dostęp wam został zabrany całkowicie do anarchii. Jeżeli się pojawicie, to będziecie ścigani. Takie są rozkazy i będzie się z nich wywiązywał, na tych, że próbowaliście się tam spotkać przez szery. No to nie było to mi powitania. Przepraszam. Czy fundacja dla młodzieży rzeczywiście ruszyła z powrotem? Próbowaliście to załatwić? Tak. Dobrze. W takim razie to była jedna rzecz, która nie została zastępowana przez anarchistów, którą wy inicjowaliście. Ale na przykład nie dowiecie się kilku już rzeczy. Na przykład, czy Abraham rzeczywiście jest Malkawianem? Jaki byłby wynik rewanżu Garego z Nathanielem? Albo jakby się wam tam żyło, gdybyście mieli wybrać to miejsce, mając właśnie sąsiadów niebieskie ptaki, które aż tak polubiła, a które mają z wami i z nią tak trudną relację. Jednak pomimo tej wściekłości, jaka sączy się w anarchii, to ten, kto by przeglądał media społecznościowe i patrzył na wciąż żyjących i kwitnących fanów małej gwiazdy Jessica, gdyż jej płyta pośmiertna została wydana, mógłby dostrzec pewną wisienkę, która ochoczo broni Jessica. Za każdym razem, jak ktoś tam próbuje mówić, że i krytykować jej muzykę. Co do samej konkurencji Diego
i to samo, że też jest ważne dla Gabriela. To o ile nie ma nikogo właśnie, kto już jego status jako barona Kalendem by podważył, tak jest pan William, który z całych sił stara się łapać to, co zostało z po Beatrice, łapać jej kontakty, łapać ziemię, osłabiony jeszcze brakiem Hany. Został zabrany przez Inkwizycję do Nowego Jorku. I on sam ma nadzieję, że jak odkrywa swoje plecy, stawiając twarzą do Diego, czy nie zostanie mu wbity w nie nóż. A może, jeżeli ktoś by próbował, to będzie pewna różyczka w kamarynie, która by ją obroniła. Pytanie, czy tutaj Gabriel chciałby coś dopowiedzieć a propos tego? Dobrze. Co do Sinersów, zostaje garstka. Straci praktycznie wszystko oprócz Edenu i Meksykanki, która tam do dzisiaj polewa drinki. A którą wiecie, że tańczy, jak zagra jej jeden czarnoksiężnik z grupy Diego. Nie jest to smutny widok, ale zarazem godny podziwu, że przetrwali. Być może za jakiś czas, jeśli znajdziecie ktoś odpowiedni, to będzie mógł próbować odbudować ich świetność. Pytanie do Nathaniela, czy on ma tutaj coś do dodania, czy próbował coś z tym robić? Tak. Po odejściu Logana i po śmierci Calero pojawił się, żeby przedstawić się Sinersom jako ten, który znowu ich zbierze, który będzie im przewoził po tym, jak jego dziadek odszedł. Sinersów został tylko jeden spokrewniony, który próbował cię wygonić stamtąd. To była ciężka walka, która na razie nie pokazała nic poza tym, że jest dla ciebie szansa, bo nie była aż taka różnica, żebyś go pokonał całkowicie. Ale kilku pozostałych gangsterów, którzy są żywymi, widział potencjał, jaki masz, więc pierwsza cegiełka została tam już ułożona. A to, jak dalej się to wydarzy, to zostawimy sobie już za woalem. To do Mary. Nie bardzo już chciała się też żegnać, ale pozwoliła na chwilę dla Nathaniela i Daisy, że mogę jeszcze raz porozmawiać przed zniknięciem. I ty, Nathanielów, mogłeś dostrzec, jeżeli też, Gabriel, ty tam byłeś, no to samo, że tej kobiecie szczerze zależy na tej dziewczynie. Być może dziwnie to okazuje. Jak odjechała razem z Loganem, to nie znaczy, że zapomniała o męczeniu naszego Gangrela. Oj nie. Nie tylko znalazła czas, pojawiała się, żeby suszyć ci głowę i kazać robić jakieś dziwne przysługi, za które możesz oczekiwać wspaniałej nagrody, czyli skinięcie jej głowy. Czy wykonywałeś te przysługi, czy może mówię, że dość tego? Oczywiście, że wykonywałem, ale nie robiłem tego od razu. Tylko najpierw musiałem się z nią dobrze pokłócić o to. Dobrze. Mogę też powiedzieć, że Nathaniel na pewno robił to z uśmiechem na twarzy, czując swojego rodzaju szczęście, że chociaż w taki sposób mogą czasem spędzić ze sobą czas. Jeszcze ciężko, ale w przyszłości może, tak? Dobrze. Jeśli chodzi o Chloe, to tutaj, jak już doszło do tej rozmowy a propos Jessica, była ona ciężka.
Nie chodzi o to, że było ciężko się przekonać, tylko atmosfera była bardzo, bardzo ponura. Ale wydaje mi się, że dobrze było się spotkać z kimś, to tak samo jak wy dzieli głęboką relację z upadłą Goresną. Jeśli chodzi o to, jak wyglądała cała sytuacja przez te kilkanaście nocy, to głównie trzymanie pieczy nad tymi sprawami przekazał Rickowi i Kate'owi. Was już praktycznie przekazał Zacharemu, żeby go wspomóc. Nie znaczy to, że nie mogliście się tam spotykać, bo mogliście i było to bardzo mile widziane. Wasze towarzystwo, jeżeli było, no to na pewno podtrzymywało na duchu i może też wam sam pomagało wspominanie o tym o Jessice. Jeśli chodzi o Camarillę, to ona oprócz was niczym Amy, która miała bardzo dziwną relację z Jessicą, czy Sherry, to jest po stronie anarchistów. Miała tą głęboką relację. Zaznaczę tylko od siebie od razu, że jeżeli były wizyty, przejdziemy też do tego, co chcieliście tam jeszcze zrobić i co zrobiliście, to zaznaczę, że nie mogły one być długie ze względu na rządzę Chloe, które dawało sobie znać. Jako że chłopak, który je zaspokajał, ten czarnoskóry młody, którego poznaliście bardzo powierzchownie, jest strażnikiem tego śpiącego i razem z swoją koleżanką pojechał na ziemię Tremerów z jednym zadaniem, tylko tyle, żeby nie dopuścić do całkowitego wybudzenia tego śpiącego. Nieważne, gdzie oni są, tak jest ich zadanie i będą go trzymać i oddadzą to życie. Pytanie, czy coś chcecie tutaj dodać od siebie a propos tych spotkań? Jeżeli chodzi o Nataniela, to na pewno te spotkania były często. Kiedy no, miał tak naprawdę, kiedy miał wolną chwilę, na pewno czy sam, czy z Gabrielem jeździł do Chloe. Pewnie nierzadko zostawał w ogóle na dzień, żeby dać jej tą otuchę. Na pewno kiedy było już trochę lepiej, powiedział, że jest świadom tego, że nie jest jej dzieckiem, nie są tym samym klanem, ale że zawsze będzie ją uważał za swoją matkę. Skoro tak, to i tak będę musiał zapytać, jeżeli zostajesz tam czasem właśnie nawet na dzień. Czy pomożesz i pomogłeś rządzę Chloe zaspokoić? Pomogłem, ale Nataniel na pewno powiedział, że nie zgodzi się na więź krwi. Dobrze. Była bardzo wdzięczna i nie wiem, czy tym razem to było dla ciebie przyjemniejsze. Wiem, że dla Gabriela nigdy nie było tak naprawdę przyjemne. Ostatnim razem, jak to zrobiłem tobie, to byłeś pod wpływem jej dyscypliny, a teraz zrobiłeś to świadomie. Więc jak to było dla ciebie i jak ta relacja się później rozwijała, to sobie też już na razie nie dopowiemy. No i już a propos samych was, już na końcu. Na pewno trzeba było się wywiązać umowy z Rickiem i Kate a propos ich ekspansji biznesu, czyli jakby danie im zastrzyku gotówki na rozpoczęcie tego rozwoju. Czy się z tego wywiązaliście? Dobrze. Tak, jak najbardziej. Czy proponowaliście im coś jeszcze na przykład konkretnego w związku z nową domeną waszą?
Mogliśmy im zaproponować, że na przykład mogą prostytutki rozstawiać czasem u nas. Może na przykład dogadać się w jakiś sposób z Zacharym? Czy byłby w stanie na przykład wykorzystać te zasoby? On nie chce prostytutek na swojej dzielnicy. Prostytutek. Więc jeżeli chcecie coś takiego zrobić, to poza jego wiedzą. Ale Rick gra, nie? Słucham? Rick gra, z tego co pamiętam. I on to nawet tak. Ten. No to jemu, biorąc pod uwagę, że no będziemy zostawiać tutaj ten bar i tak dalej, no to to już wiadomo w gestii Chloe, ale no chętnie gdzieś tam wygospodarujemy miejsce, jakby chciał i się dogadamy jakoś w kwestii jakichś przysług, żeby mógł co jakiś czas pograć i poorganizujemy mu coś. Dobra. A jeszcze co do Chloe dopowiem. Nie, jakby obraz naszej kamerlini, to Elysium, główne Elysium tutaj w Filadelfii dalej zostanie to samo, gdyż Chloe zależało na wsparciu kustosza, nie chciała zmienić tego stołka komuś innemu, więc zachowała ją. Przypominam, że sam budynek tamten, który jest na to Elysium, należy właśnie do kustosza. Więc jej Elysium, które też podziałam plany, jak chciała przemienić ten kościół na swój obraz i zrobić z tego bardzo skrótowo i wulgarnie krainę rozpusty, będzie musiał poczekać. Więc co tam jeszcze mamy? A Matthew, co z Chloe i Matthew? Harpia, z Matthew? Harpia, no? Czy Matthew został dalej harpią? Oj, nie. To jeszcze przed do tego. Matthew niestety nie został harpią, a szeryf nie został szeryfem. Ale za dwie przejdziemy jeszcze. Tak, z Charlesem już zapowiedzieliście, że się spotkacie, więc rozumiem, że to podtrzymujecie. Co do Zacharego, jako waszego nowego pana, na pewno okazał się bardziej surowy niż Chloe, ale też nie wymagał od was żadnych dziwnych rzeczy, które są dosyć nieprzyjemne. No nie ma tego emocjonalnego gnojenia z jego strony, chyba że ktoś zaniża standardy. Nie patrzę na kogoś konkretnego. A ktoś nie zaniża standardów. Z Michaelem było o wiele trudniej i to nawet nie względu na samego Zacharego, tylko na Cienkokrwistego, ale zagryzł on swoje słabe ząbki i wytrzymuje dzielnie wszystkie jego rozkazy i to, co od niego chce, z małą nadzieją, że nie zmieni się to na lepsze. Może z nadzieją, że kiedyś odezwie się do niego jakiś inny spokrewniony, jakiś William i może razem ułożą jakiś plan, jak się pozbyć Zacharego. Nie wiem, się pewnie nie dowiemy. Jak na ironię, ale wręcz poetycko, to miejsce, które Zachary wam dał jako miejsce do żerowania, nazywa się Placem Logana, Logan Square. I żeby nie było, nie wnosił tego sobie sam, tylko jest rzeczywiście w Filadelfii taki plac. Na tych ziemiach macie spędzić kolejne noce. I są one obce tylko Nathanielowi, choć fakt poszerzenia znacznych granic Zacharego, to nawet Gabi i Michael mogli sobie pozwolić na eksplorację czegoś, czego nie widzieli wcześniej. Więc udało wam się z dużym poświęceniem przyczynić do zmiany, do znaczącej zmiany krajobrazu domeny Filadelfii i Camden. Oczywiście nie oznacza to dla was końca problemów. Nadchodząca inkwizycja, egzekutor w mieście, czy cały klan Nosferatu, który zapatrzy się pod ziemię wraz z szeryfem, który może czeka i już stroi jakieś plany, żeby was zgnoić i zniszczyć, sabotować.
Być może zemsta Diego. No i też dopingowanie Williama. Otrzymywanie fundacji i oczywiście wszystko to okraszone nowymi intrygami na dworze Chloe. Czy wy chcecie jakoś dopowiedzieć do tych waszych nocy? Jeszcze? No, co z tym Matthew w końcu? Nie, jeszcze nie. Tak, Matthew zbiegł do Waszyngtonu. Chciałam się za nim opowiedzieć. Niestety, nie. On był mocnym stronnikiem księcia. Okej, rozumiem. Sam książę, tak mówiłem, no zniknął całkiem. Nathaniel na pewno prosił o dopytanie, jak skończył Logan u Benedet. Prosił kogo o to? Pewnie prosił Gabriela, który poprosił nie, dalej. Od kogo miały te informacje wyjść? Kto miał przekazać, jak skończył, jak Loganowi tam się żyje? Wydaje mi się, że najprędzej wiedziała o tym Chloe, bo raczej sama mogła się tym zainteresować. No to tak czy siak i tak dowiedziała się od Benedetta, która powiedziała, że jest super. Jest mu dobrze. Jest mu dobrze i jest grzeczny. Nie próbuje się wyrywać. Pamięta go dokładnie takim, jakim był. I za co go tak polubiła i dlaczego chciała go przemienić. Cieszę się, że w końcu mógł wrócić do domu, bo ona nigdy przecież mu go nie zabrała. Niestety dalej nie chcę zostać członkiem kamery i tego nie rozumiem, ale czas leczy radę. Mają za sobą jakieś no prawie, że 100 lat historii, które muszę nadrobić. Czy z takich jeszcze skamerliowych, jakich chcecie się dowiedzieć, relacji, jak skończyły? Chyba... właśnie. Gustaw. Gustaw, on miał ten torador? Tak. Gustaw został w mieście i mu się bardzo spodobała zmiana zarządu. Próbowałeś dalej, tak? Doprowadzić do tego, żeby brać od niego krew za różne przysługi? Ja mu zaproponowałem w końcu intratny układ, propozycję. Mhm. Wziąłem od Fiorenzy jakiś kontakt do jakiegoś byłego na przykład pracownika FBI albo coś takiego, od którego mógłbym brać dla niego informacje. Ewentualnie o kontakt tutaj, bo skoro teraz już szeryf nie trzymał pieczy na pewno, to była ona otwarta. Więc tak, taki interes. Akurat sam powiem, że to akurat dalej trzyma, się o dziwo. Okay. Dziwne, nie ma szeryfa na mieście, ale się trzyma. No to no, w każdym razie jakiś kontakt właśnie i oczywiście w sensie, no to już wtedy poszło ziarno, że wiedziałem o tym, że był w tym spisku i tak dalej. Mm-hmm. Ale że dochodziłem do tego, czego chciałem, czyli Chloe została księżną, no to mam mu nową, lukratywną propozycję do zaoferowania, więc to mu zaproponowałem. Myślę, że relacja na pewno nie była ciepła. Nie. Jednak zgodził się na to, na czystą biznesową transakcję. Mimo, że oboje jesteście toradorami, to nie ma w tym żadnego piękna. Może jak na ironię dla was, ale chyba ty nie narzekasz. Ja próbowałem ocieplać relację. Dobrze, mhm. Rozumiem. On próbował nie ocieplać. z Kennethem. Może chcecie się dowiedzieć, albo z Cheng. No właśnie, Kenneth, miś, jejku. Ja Cheng na pewno. Dobrze. Głos zagrobu słyszałem. Tak. Jako, że Kenneth był bliżej was, bliżej toradorów, to miał troszeczkę łatwiej, jako, że cały czas pokazywał lojalność względem Zacharego, względem Cecila, no i teraz względem Chloe. Ponadto, jako, że nie ma już czegoś, co jest ważnego w szkole Giralda, to Chloe mogła się zgodzić na jego propozycję. W
Wspaniale. Ale zanim na tą propozycję poszło, no to oczywiście musiał udowadniać wieloma przysługami w końcu, że rzeczywiście jest lojalny i nie planuje żadnej intrygi przeciwko swoim starszym, że on się nie wychyla. Pomogłem. Jak on pięknie gra na pianinie, mógł grać się w Elysium i będzie mu w końcu wybaczone. Jeżeli miałeś z nim jakieś rozmowy, no to były to miłe rozmowy mimo wszystko. Ale widziałeś, jaki jest zamany tym, jak mocno się potknął. Ja mu robiłem lekcję. Rozumiem. Ktoś przejął w ogóle, może nie pozycję, ale rolę szeryfa u Chloe? I tak i nie. Ponieważ było kilku kandydatów. Oczywiście Bernie jest absolutnie nie. On nie jest członkiem Kamaryli. Nie będzie ktoś z takim umysłem, będzie Gangrel na tak wysokiej pozycji. Oj, nie, nie, nie. Ale został przy Chloe. Żeby nie było. Natomiast pozycja szeryfa jest to coś, co cały czas było uzgadniane, ale tymczasem jego obowiązki, i to raczej nie wyglądało tak jak zawsze, że książę mówi, szeryf robi, tylko raczej szeryf teraz, ta osoba, która wykonywała te obowiązki, szeryf mówi, że co zrobi i książę musi po prostu przytaknąć głową, że tak, zgadzam się. Bo egzekutor, też dopowiem, że jest z klanu Ventru, zajmował się na razie tym, dopóki nie był wybrany. I gdziekolwiek on szedł, no to raczej zwykle dokonywał tego, co chciał. Z takich rzeczy, które jeszcze mógł chcieć Nathaniel zrobić, to mógł próbować znaleźć kogoś, żeby wywołać ducha Jessica. Rozumiem próby i one były, ale czy cokolwiek się z tego udało, no to ci już nie powiem. Natomiast co do Cheng, jako że Jumogenka przeszła w końcu na stronę Chloe, mimo że z początkowo była po stronie Wiktora, to Cheng całkowicie zniknęła z miasta. Niestety, ale nie czuła się chyba najwyraźniej na tyle bezpiecznie, że tutaj zostać. Może chciała szczęścia gdzieś indziej. Gdzie dokładnie się pojawiła, tego powiedzieć już nie mogę. Ale na pewno jest tyle, że jej mała domena, którą ona miała od od tremerów, bo dokładnie z nim miał umowę. No to została pusta, przejęta przez tremerów całkowicie. Kilka osób ubolewało nad tym, ponieważ ona robiła świetne wizje, tylko takie, które mówią ci, że tego nie można robić. Więc niestety. No dobrze. Rozumiem, że to chyba wszystkie rzeczy, jakie chcieliście wiedzieć. Ja chcę jeszcze, co się stało dokładnie z ptakami. Z ptakami? Co się stało? To zaraz dopowiem jedną rzecz, ale ptaki pozostały wierne Diego. Mimo wszystko. Ale mogę powiedzieć, że ich wpływ na Diego wzrósł po tym, co się wydarzyło. I jako, że oni nie wiedzą, wiedzą dokładnie, jak poszła umowa między wami a Diego. Więc musiał się liczyć z tym, że to oszukanie było... Oczywiście, jeżeli by powiedzieli, to byłoby, dlaczego nie powiedzieli się od razu. Fakt jest taki, że mają jakąś przewagę
delikatną nad nim większą. Co się zmieniło i ich ziemie troszkę się powiększyły. Ale ich stan emocjonalny pogorszył się na pewno. Stali się o wiele bardziej nieufni. I Gabriel i Natalia mogą być pewni, że w przyszłości będą bardzo niebezpiecznymi anarchistami. Że nie tylko będą mieli ideologii, które kłócą się z tymi kamerlini, ale będą też walczyli metodami, które nie na tyle wyrachowanymi, że spokojnie mogliby być w kamerlini. Ale jedna ich idea została, czyli zajmować się tymi dzieciakami w swojej dzielnicy. A co to sami Szary, jeszcze przejdziemy zaraz, bo zakończymy sobie tą kronikę, sesję i epilog jak małą scenką, jak jednej z tych nocy, po których już chaos minął i nadszedł relatywny spokój, gdy czyste niebo ukazało wam gwiazdy, a ruchliwe ulice Logan Square pod wami dawały światło od dołu. Siedzicie na szczycie jednego z hoteli domeny Zacharego. Na tym też jest basen. To powiem tylko dla Gabriela. Jest trójka młodych spokrewnionych. Gabriel, Nathaniel i Michael. Oglądacie na panoramę miasta. Kontemplujecie minione miesiące, ciężkie przeprawy, przelaną krew, sukcesy i relacje, które zbudowaliście i które zniszczyliście. Ale przede wszystkim przetrwanie razem. Oglądacie jednak na indach tej dzielnicy. Wy twarz tej osoby, której z wami już tutaj nie ma. Na billboard ustawiony, na którym na pewno się postaraliście, żeby stał. Promujący najnowszą płytę Jessica z zagrobu. Dokładnie tak nazwaną. Spogląda ona z pewnością w oczach i uśmiechem na ustach w waszym kierunku. Prezentuje się dumnie nad tym miastem i ludźmi, których ona sama uważa za swoje. Wiecie też, że raz w miesiącu pewna czarnoskóra dziewczyna przyjeżdża na waszą domenę, nic robiąc sobie z zagrożeń, jakie czyhały, że przez chwilę spoglądać też na ten billboard. Jeżeli chcecie coś dopowiedzieć, jakieś ostatnie słowa do samych siebie, do Michaela, to proszę bardzo. Może do ducha Jessica, który na was spogląda. Na pewno zagwarantowałeś nam to, że będzie to największy billboard w całym mieście. Większych naprawdę nie mieli. Za mały? Powinien być dwa razy większy. Co sądzisz o tym, Michael? Starczą nam pieniędzy. Drogie rzeczy są, ale następnym razem? Następnym razem będzie musiał być cztery razy większy. Uzbieramy na to parę groszy. Michael podaje się sam wstrząsa szampanem, miał którego wypić nie będziecie mogli, ale otwieram go i podchodzi pod granicę tego budynku na jego skraj i wylewa to zakrawić. Ktoś tam dostanie, poleci to na budynek, nieważne, wiatr to zabierze, ale wylewa to dla Jessica. I dla was. Bo się udało. Kończymy, kochani, tą historię. Tą wampirzą kronikę. Czas nam przyszedł, żeby pożenić się z tymi postaciami i ich kolejne noce z pewnością dostarczą ich przeróżnych emocji. Lecz to już nie jest dla nas do oglądania. Dziękuję serdecznie.
Gratuluję.